Witam Was serdecznie w poniedziałkowej audycji projektu Infinitus. Jak zwykle poczekaliśmy jeszcze te 10 minut na spóźnialskich, żeby dać tą chwilę na dołączenie. Niemniej jednak już czas zacząć, zatem zaczynamy. Witam Was serdecznie, Kuba przy mikrofonie, jest ze mną Przemek i Monika. Witam. Cześć wszystkim. Jak zwykle w stałym składzie. Dzisiejszym tematem będzie sztuczna inteligencja, następny krok ewolucji czy niebezpieczna gra. Sztuczna inteligencja tak naprawdę jeszcze do niedawna była tematem stricte science fiction. Dzisiaj tak naprawdę coraz bardziej mamy szansę na to, że zagości w życiu codziennym. Zresztą pierwsze technologie związane ze sztuczną inteligencją i z jej zastosowaniem już teraz są wprowadzane do użytku codziennego. Być może nie są jeszcze to odpowiedniki Androidów i w pełni samodzielnej jednostki posiadające własną świadomość. Natomiast są już pierwsze kroki ku temu, żeby właśnie opracować systemy sztucznej inteligencji. I jaki to by miało wpływ na nasze życie, jaki będzie miało wpływ na nasze życie, jeżeli ta technologia się rozwinie? Jaki będzie świat, w którym androidy, tudzież samo oprogramowanie będzie równie sprytne i równie zaradne co sam człowiek? Jak się do tego przystosujemy? Czy w ogóle jest miejsce w naszym świecie dla połączenia istot opartych na sztucznej inteligencji stworzonych przez człowieka? Czy taka wizja jest stricte skazana na jakiś spektakularny i nieprzyjemny koniec rodem z filmów Terminator na przykład? To pytanie dzisiaj zadaję zarówno czatowiczom, jak i tutaj moim kolegom i koleżance Monice i Przemkowi. Także zajmiemy się właśnie sztuczną inteligencją w każdym możliwym aspekcie. Tak naprawdę może zacznijmy od tego, jakie są Wasze odczucia związane ogólnie z tematem sztucznej inteligencji. Czy macie takie poczucie, że faktycznie jest to realna w niedalekiej przyszłości opcja, ponieważ no, jeżeli byśmy sięgnęli bardzo daleko w przyszłość, to prawdopodobnie wszystkiego możemy się spodziewać. Ale rzućmy okiem na następne kilkadziesiąt lat, na następne 20 lat, 30 lat. Ja szacuję, że w takim okresie czasu możemy się spodziewać pierwszych prawdziwych androidów, takich z prawdziwego zdarzenia. Czy zgodzicie się ze mną i jakie są Wasze doświadczenia i odczucia związane z tym tematem? Ja doświadczeń nie mam jeszcze żadnych, podobnie chyba jak większość z nas. Jedyne co, jeśli chodzi o androidy tak naprawdę, to jest nasza wiedza, czy jakby nasze doświadczenie płynące z, głównie z twórczości science fiction, która nam pokazuje, jakiego rodzaju korzyści, jakiego rodzaju, no powiedzmy, no, przynajmniej minusy mogą płynąć z obcowania ze sztuczną inteligencją. Jeśli chodzi o czystą technologię, to oczywiście prowadzi się jak najbardziej intensywne badania nad formą fizyczną takiego androida, tu już zaczynając chyba od robota Asimov, kończąc już w tej chwili na robotach, które się zajmują testowaniem kombinezonów, które mają służyć człowiekowi w bardzo szkodliwych warunkach, na przykład w warunkach promieniowania albo w warunkach chemicznego czy biologicznego zanieczyszczenia. To są po prostu maszyny, które tak naprawdę przypominają tylko i wyłącznie androida, ponieważ wyglądają tylko i wyłącznie i ruszają się prawie tak jak człowiek, natomiast do sztucznej inteligencji oczywiście im tak daleko jak ode mnie do muchy. Natomiast czysta inteligencja, sztuczna inteligencja, czyli coś, co byłoby w stanie odpowiadać na pytania, które nie zostały w żaden sposób, których odpowiedzi nie zostały zaprogramowane przez twórcę oprogramowania, to jest zupełnie inna sprawa. Jak sądzę, że w ciągu tych 20 czy 30 najbliższych lat jest możliwe, że gdzieś na laboratoriach, na stole zawita coś, co będzie przypominało sztuczną inteligencję, ale z pewnością nie będzie to jeszcze Android, tylko po prostu zwykła kostka albo jakaś skrzynka
ewentualnie jakiś procesor, który będzie przypominał tylko i wyłącznie część podzespół komputera, natomiast to, co najważniejsze, będzie krył w środku. Natomiast powiązanie technologii androidów jako poruszających się istot człowiekopodobnych razem z sztuczną inteligencją to będzie następny wielki krok, ponieważ jak sądzę, ludzie na początku nie będą ufali jako takiej istocie, która będzie zarówno komputerem w swoim wnętrzu, jak i komputerem we wnętrzu własnego umysłu. I myślę, że to będzie też kwestia takiego okresu przejściowego, w którym będziemy testować urządzenia, które będą w stanie być w miarę opanowane i w miarę kontrolowane pod tytułem, w razie czego, gdyby mi się nie spodobało to, co myśli lub to, co mówi dana sztuczna inteligencja, zawsze mogę wyłączyć guzik i mam go pod palcem. Kiedy się załaduje sztuczną inteligencję do jednostek, które będą w stanie chodzić, biegać, czy na przykład zastosować różnego rodzaju, jakiegokolwiek rodzaju agresji względem człowieka, to już będzie trochę rzecz, będzie bardziej niebezpieczna, trudniejsza do opanowania i na pewno będzie wymagała troszeczkę więcej zaufania i przygotowania takiego czysto psychologicznego ze strony użytkowników takiego androida. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o najbliższe 20-30 lat, to też się z Tobą zgadzam, no maksymalnie 50, że z pewnością będziemy świadkami powstania przynajmniej czegoś, co będzie w stanie przypominać sztuczną inteligencję. Ja bym się wydaje, że to chyba zależy od rodzaju tej sztucznej inteligencji, bo można mówić, że już mamy teraz już sztuczną inteligencję, tylko może już nie na poziomie samo podejmującą swoje decyzje, no bo myślę, że sztuczna inteligencja to już jest coś, co potrafi wykonać jakieś działanie na polecenie człowieka na przykład, ale potrafi to zrobić o wiele lepiej, typu albo jakieś zaawansowane algorytmy, które już w pewnym sensie też potrafią podejmować własne decyzje zależnie od tego, co się dzieje, to powiedzmy no, na przykład w ruchu sieci. Co nie, to mi się wydaje, że to już jest ten zalążek sztucznej tej inteligencji, bo sztuczna inteligencja dla mnie jest coś, co potrafi samoistnie podjąć jakąś decyzję, działanie ze względu na warunki. No i tutaj... No właśnie, to chciałam tylko powiedzieć, że trzeba by było chyba na początku tej rozmowy sprecyzować, co rozumiemy w ogóle przez coś takiego jak sztuczna inteligencja. Co musi umieć lub jakie warunki musi spełniać sztuczna inteligencja, żeby można było ją nazwać zaawansowaną sztuczną inteligencją, a żeby nie był to tylko i wyłącznie algorytm, który wykonuje pewne czynności, do pewnego stopnia podejmuje decyzje samodzielnie. No i jakie są jakby takie początkowe warunki, które musi spełnić tego typu oprogramowanie, żeby w ogóle móc pretendować do takiego miana. No więc podstawowe założenia sztucznej inteligencji, bo to faktycznie ważne pytanie, są takie, że taka inteligencja musi posiadać zdolność adaptacji, podejmowania decyzji zależnie od warunków, w których się znajduje oraz, co bardzo ważne, musi posiadać chociaż namiastkę kreatywności, to znaczy zdolność adaptowania własnego toku myślenia i zachowania do zmieniającej się sytuacji dookoła. Czyli nie są to wyuczone jedynie stałe odruchy, tylko właśnie ta kreatywność, ta zdolność do zdecydowania o wyborze jest tutaj najważniejsza. Ale chciałem może troszeczkę zacząć od tego, że tutaj niektórzy z pewnością powiedzą: hola, hola, dlaczego w ogóle miałaby powstać jakaś sztuczna inteligencja? Mówicie tutaj o jakichś androidach i tego typu rzeczach, a właściwie dlaczego coś takiego miałoby zaistnieć? No i tutaj oczywiście odpowiedzią jest to, na czym polega w tym momencie już technologia sztucznej inteligencji, która jest opracowywana. Chodzi oczywiście przede wszystkim o oprogramowanie, które byłoby zdolne adaptować się do różnych sytuacji, ponieważ zwyczajnie jest to przydatne, wygodne. Wyszukiwarki, które w tym momencie adaptują się do naszych potrzeb, one co prawda nie opierają się na sztucznej inteligencji, ale z założenia, biorąc to za przykład, chodzi o to, żeby odbiorca i użytkownik był jakby traktowany indywidualnie, ponieważ nie da się stworzyć szablonu
gdzie mamy stały algorytm, który na sztywno wszystko traktuje tak samo. Dlatego w różnych sytuacjach oprogramowanie, które by dysponowało z własną zdolnością decyzyjną i własną kreatywnością, mogłoby się okazać przydatne. Oczywiście na potrzeby wojskowe również takie programy są rozwijane, ponieważ pomysł na cybernetycznego żołnierza to nie jest nowa rzecz, co prawda wymyślona przez science fiction, ale oczywiście tutaj wojsko bardzo chętnie podjęło pomysł, żeby stworzyć po prostu roboty bojowe, które byłyby zdolne w dużej mierze byłyby autonomiczne i zdolne do podejmowania decyzji na polu walki i dostosowania się bez konieczności stałego nadzoru nad nimi, więc są to takie stricte praktyczne rzeczy. Ja myślę, że zacznie się od tego, już się zaczyna od tego, że programy użytkowe tak naprawdę będą coraz bardziej inteligentne, coraz bardziej właśnie zdolne do odpowiadania na potrzeby użytkownika, a wiem to stąd, że większość użytkowników ma taką potrzebę, taką chęć, taką ideę, przynajmniej wielu osób, które spotkałem, u wielu osób coś takiego się pojawiło, że chcieliby, aby ich komputer reagował nie tylko na polecenia głosowe, ale żeby był na tej zasadzie interaktywny i żeby było to coś więcej niż klaśnięcie w dłonie i czujnik wykrywa dźwięk, więc gasi albo zapala nam światło. Chodzi oczywiście o stworzenie jednostki, która byłaby zdolna do chociażby prostej konwersacji, do kreatywnego i samodzielnego systemu operacyjnego, który by kreatywnie jakby dostosowywał się do potrzeb odbiorcy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wracamy do domu i nasz komputer, który zarządza całym domem, bo mamy podpięty i mikrofalówkę, i telewizję, i różne rzeczy, więc nasz komputer nas informuje, że wpadł na pomysł, żeby nam nagrać akurat materiał, ponieważ lubimy tego typu rzeczy, a akurat w telewizji coś było związane z naszymi zainteresowaniami. Przygotował nam dzisiaj posiłek taki i taki za pomocą technologii, o której żeśmy ostatnio mówili, czyli biodrukarki 3D na przykład. Taka rzeczywistość może zaistnieć i będzie to stricte kwestia wygody, kwestia tego, że ludzie w ten sposób raz, że potrzeby związane z funkcjonowaniem będą w jakiś sposób lepiej zaspokajane, a dwa, właśnie ta kreatywność, my tak naprawdę lubimy i potrzebujemy troszeczkę być zaskakiwani. Nie chcielibyśmy sytuacji, w której za każdym razem po powrocie do domu dostajemy dokładnie to samo. Oczywiście na obecnym stadium technologii tak właśnie będzie. Natomiast tutaj ta kreatywność naszych komputerów mogłaby być bardzo fajna z punktu widzenia zwykłego użytkownika, więc myślę, że tak to się zacznie. I tutaj ciekawostka, badania oczywiście na ten temat są prowadzone. Najważniejsza technologia związana ze sztuczną inteligencją to tak zwane sieci neuronowe. Sieci neuronowe, nie pamiętam kiedy zostały wynalezione, ale będzie już tego co najmniej dwie dekady, a wydaje mi się, że więcej. Sieci neuronowe to oprogramowanie komputerowe, które ma zdolność właśnie uczenia się. Jesteśmy w stanie od najprostszych rzeczy uczyć te sieci neuronowe. One się budują troszeczkę podobnie, właśnie jest to kalka zachowań ludzkiego mózgu. I z czasem taka sieć uczy się zachowań, uczy się reagować na określone sytuacje, więc nad tym są nieprzerwanie prowadzone badania i już w tej chwili są bardzo duże pozytywne rezultaty. A jeszcze kolejna ciekawostka tutaj, tak kończąc, niedawno na jakimś uniwersytecie sztuczna inteligencja stworzona przez jakiegoś badacza przeszła pomyślnie testy związane ze zdawaniem na uczelnię i właśnie jednym z wymogów oczywiście było kreatywne zachowanie i dostosowanie się właśnie tej sztucznej inteligencji, czyli nie chodziło tylko o podanie samych odpowiedzi, ale o zdolność kreatywnego zachowania podczas tego testu. Ten test został zdany.
jak również test związany z badaniem samego IQ też chyba tam był prowadzony w jakiejś tam formie. W każdym razie te testy zostały wszystkie zdane przez tą sztuczną inteligencję i badacz tam zapowiedział, że w ramach cyklu badawczego właśnie chce, żeby jego Android, jego sztuczna inteligencja uczęszczała na uczelnię i w normalnym toku nauczania, żeby sprawdzić efekt końcowy. Czyli w tym momencie już mamy sytuację, gdzie sztuczna inteligencja była w stanie zdać egzaminy na wyższe uczelnie. Jest to już, myślę, dość ciekawa i wręcz spektakularna rzecz, więc pokazuje nam to dość dobitnie, że oprogramowanie, bo to chodzi przede wszystkim oprogramowanie, forma, w jakiej to będzie zapakowane, to jest osobna kwestia, natomiast samo oprogramowanie w tym momencie jest już całkiem rokujące nadzieje na to, że wizje science fiction się ziszczą i za jakiś czas będziemy mieli do czynienia z w pełni autonomicznymi jednostkami. Nie krępujcie się. Nie, cały czas myślę, że miałam te lagi przed chwilą i być może wejdę Przemkowi w słowo, więc... Ale ja się zająłem czatem w tym momencie. Wiesz co, mieć taki komputer w domu, czyli jakby mieć swego rodzaju, no nazwijmy to takiego osobistego asystenta, który byłby nauczony naszych przyzwyczajeń, który wiedziałby, co nam odpowiada, jak my reagujemy w sytuacji stresowej, jak reagujemy na sytuację, na przykład, kiedy jesteśmy zadowoleni z tego, jak poszedł nam dzień, co lubimy jeść, czego nie lubimy jeść, co lubimy oglądać, co nas drażni, co nam sprawia przyjemność, co nas doprowadza do płaczu. To myślę, że tego typu sztuczna inteligencja musiałaby być projektem, który musiałby chyba człowiekowi towarzyszyć od najmłodszych lat, żeby w miarę jak wzrasta, jednocześnie wzrastała tej sztucznej inteligencji świadomość sposobu funkcjonowania danej osobowości, czyli swojego jakby, no nazwijmy to brzydko, pana. No i kiedyś, pamiętam, moja babcia nauczycielka bardzo często powtarzała, że inteligencja to jest zdolność do przystosowywania się do nietypowych okoliczności. Dla mnie osobiście, jeśli coś, co nazywamy sztuczną inteligencją, jest w stanie zdać egzamin na uczelnię na przykład, to oczywiście w zależności tego, jak wyglądał ten egzamin, na czym polegał, to powiedziałabym, że jest to oczywiście osiągnięcie, ale nie aż tak wielkie, jak to, o czym mówiłeś, że wykazywał swego rodzaju zdolność do kreatywności, bo ta właśnie kreatywność to jest umiejętność dostosowywania się do okoliczności, których się wcześniej nie przewidziało, a przed którymi jesteśmy postawieni i jesteśmy zmuszeni do tego, żeby podjąć ryzyko albo podjąć różnego rodzaju walkę, różnego rodzaju grę, na przykład z osobami, z którymi się przebywa w jednym pomieszczeniu, czyli zareagować kreatywnie. No i oczywiście trudno jest w tym momencie stwierdzić, jakiej natury kreatywność wykazała ta sztuczna inteligencja, która zdawała na uniwersytet. Natomiast to jest, wydaje mi się, że tak naprawdę najwyższy wyraz jakby chyba zaawansowania sztucznej inteligencji, jaki sobie możemy wyobrazić. Bo sieć neuronowa, która się uczy, owszem, ona się może uczyć na podstawie też równych, pewnego rodzaju różnych algorytmów, które będą pozwalały zdobywać, gromadzić, szufladkować, że tak powiem, pewną wiedzę, budować do tej wiedzy nowe ścieżki i w zależności od tego, kiedy się pojawi, w którym momencie pojawi się zapotrzebowanie na tego typu informacje, wygrzebać je z tej zbudowanej przez siebie sieci neuronowej. Rzeczywiście jest tak, że człowiek w ten sposób funkcjonuje i komputer może jak najbardziej w ten sposób funkcjonować, ale ja bym tego jeszcze sztuczną inteligencją do końca nie nazwała, dlatego że co prawda jest to proces uczenia się, ale nie jest to proces przeżywania i interpretowania tej wiedzy w wyniku jakichś takich również indywidualnych cech, które posiada konkretna inteligencja, czyli konkretna osobowość, która tą inteligencją się posługuje. I na przykład spójrzmy na komputer, na Androida Data ze Star Trek. No to jest oczywiście jednostka wybitna, absolutnie.
Natomiast jego niezwykłość i wybitność polegała na tym, że on nie tylko, że się uczył, ale przede wszystkim nie uczył się tylko i wyłącznie środowiska i nie uczył się tego, jak reagują ludzie wokół niego, ale przede wszystkim uczył się samego siebie i uczył się, w jaki sposób reaguje on sam na środowisko, które go otacza, i jakby był świadomy siebie, odrębności od całego świata i był świadomy tego, że jest wiele rzeczy, których nie umie, i miał względem siebie swojego rodzaju ambicje. Chciał się nauczyć na przykład, teraz strzelam, śpiewać w operze, no to robił na przykład doktor ze Star Trek Voyager, chciał śpiewać w operze, więc jakby uznawał siebie za jednostkę indywidualną, rozwiniętą, uczącą się, kreatywną, i swego pewną część czasu swojego funkcjonowania poświęcał na rozwój siebie samego dla swojego własnego wzrostu. I w tym wypadku to mi się wydaje, że to jest właśnie taka kreatywność, która by mogła nadać cechę prawdziwie sztucznej inteligencji, pewnego rodzaju oprogramowaniu, które byśmy chcieli wystawić na test tego, czy jest sztuczną inteligencją, czy nie. Jeśli wiesz, Kuba, o co mi chodzi. No, po części można powiedzieć, że jest wiele osób, że na tym świecie żyje wiele osób, które mimo tego, że są ludźmi, posiadają oczywiście zaawansowane, wspaniałe maszyny, którymi są nasze mózgi i umysły, nie są w stanie, są w stanie się uczyć, są w stanie reagować na bodźce, które płyną ze środowiska, ale nie są w stanie za bardzo uruchomić swojego mózgu do takiego stopnia, żeby reagować kreatywnie. Nie potrafią zareagować wcale, więc albo się wycofują, albo na przykład ulegają swego rodzaju wypadkowi, czy jakiejś tam sytuacji ze względu na to, że nie są w stanie wykrzesać siebie absolutnie żadnej kreatywnej myśli. No i teraz pytanie właśnie, czy ci ludzie można ich uznać za wyższe inteligencje, czy można ich w tym momencie uznać za tylko i wyłącznie swego rodzaju ruchome, ciepłe i żywe oprogramowanie, które tylko i wyłącznie realizuje pewne ścieżki myślowe, których się nauczyło, ale nie jest w stanie zrobić nic więcej. Dlatego właśnie mówiłam o tym, że ważne jest określenie, co tak naprawdę nazywamy sztuczną inteligencją, bo może się okazać, że bardzo szybko stworzymy komputer, który będzie bardziej ludzki, bardziej kreatywnie myślący niż jakikolwiek człowiek, którego znamy, którego spotkaliśmy. Więc może być tak, że uczeń przewyższy nauczyciela pod tym względem. Nadając komputerowi możliwość kreatywnego myślenia, może się okazać, że tych jakby owoców tego kreatywnego myślenia sami nie będziemy w stanie w żaden sposób ogarnąć ani zrozumieć. Ja bym tutaj tutaj się kryje swego rodzaju zagrożenie, o którym możemy właśnie zaraz powiedzieć, że może dojść do sytuacji, w której sztuczna inteligencja przewyższy nas w swoich osądach i przewyższy nas w obiektywizmie swoich własnych poczynań. I to jest rzecz, którą bardzo byśmy nie chcieli, ponieważ ludzka natura jako taka, mówienie o sobie, że ja jestem człowiekiem, mam serce i zachowuję się jak człowiek z dużej litery, to jest właśnie ten taki subiektywizm, czyli tego rodzaju taki filtr przesiewczy, który mówi, że są pewne rzeczy, które należy zrobić, niezależnie od tego, czy one są logiczne, czy nie, lub są takie rzeczy, których nie należy zrobić, mimo tego, że są logiczne lub nie. I ten filtr przesiewczy czyni z nas tak naprawdę ludzi, którzy są w stanie tą rzeczywistość interpretować i czynić dobro, że tak powiem. No oczywiście mając na myśli człowieka, który generalnie jest istotą dobrą. Natomiast może się zdarzyć tak, że w całej tej kreatywności, w całej tej niesamowitej, rozwiniętej inteligencji sztucznej może zabraknąć tego właśnie subiektywnego filtra, który spowoduje, że taka istota będzie w stanie czynić coś, co my nazywamy złem, pomimo tego, że będą to poczynania, które będą jak najbardziej oczywiście zgodne z logiką i na przykład w dłuższym okresie czasu, czy jak w szerszym spojrzeniu, w szerszym kontekście będą korzystne na przykład dla środowiska, korzystne dla społeczeństwa, dla lokalnej społeczności, albo na przykład, nie wiem, dajmy na to, nie daj Panie Boże, na przykład dla całej globalnej populacji. A więc inteligencja inteligencją, natomiast ten czynnik czysto ludzki to jest rzecz, którą trzeba by było się naprawdę ostro, jakby nad którą trzeba by było się bardzo bylić i zastanowić, bo to, że istota sztuczna potrafi podejmować kreatywnie swoje własne decyzje, jeszcze nie oznacza, że to są decyzje, które są właściwe i pozytywne. Ja myślę, że ten wątek, o którym powiedziałaś, sztuczna inteligencja, która nie korzysta z naszego ludzkiego filtra
I właśnie kieruje się samą logiką, no to jest wielokrotnie w science fiction wykorzystywany motyw i on jest jak najbardziej realny. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj troszeczkę tak zawrócić w kierunku tematu, czym jest ta sztuczna inteligencja, czy ona, właśnie to jest podstawowe pytanie, czy sztuczna inteligencja równa się świadomość? To jest najważniejsze pytanie wszechczasów. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie na nie tutaj odpowiedzieć, możemy tylko się zacząć zastanawiać, ponieważ właściwie czym jest świadomość, dzisiejsza nauka jeszcze tego właściwie nie odkryła. Tak naprawdę my możemy wskazać na pewne cechy świadomości, natomiast nie jesteśmy zupełnie w stanie wskazać, czy świadomość istnieje w czymś poza naszą własną jednostką. Na dobrą sprawę, ja nie jestem w stanie udowodnić, że Monika czy Przemek posiadają świadomość. Ja to zakładam. Zakładam taką możliwość. Mogę tylko jedynie co do samego siebie powiedzieć, jestem świadomy, ponieważ mogę powiedzieć, ja jestem i mam poczucie siebie. To jest właśnie coś więcej niż wiedza o własnym istnieniu, to jest poczucie siebie. Czy na poczucie siebie składa się tylko szereg różnych informacji związanych z naszym ego, które jest jakby tworem i konstruktem mentalnym, czy jest w tym coś więcej? No trudno tutaj stwierdzić. Oczywiście możemy dorzucić do tego troszeczkę ezoterycznych, ale nie tylko ezoterycznych kwestii. Kwestie związane z naszym odczuwaniem nie tylko ciała fizycznego, ale również naszej aury, która jest polem elektromagnetycznym i okazuje się, że my to pole w różny sposób jesteśmy w stanie odczuwać. A co więcej, okazuje się, że człowiek tak naprawdę odczuwa, i to już sama nauka potwierdziła, i jest to bardzo przełomowe stwierdzenie, ponieważ naukowcy stwierdzili, że nasza świadomość, samoświadomość nie jest ograniczona i zlokalizowana w naszym ciele, nie jest ograniczona do ciała. Nasza świadomość wiąże się ze wszystkim, co w danym czasie odczuwamy, postrzegamy. To czyli upraszczając i mówiąc tak obrazowo, jesteśmy tak naprawdę pokojem, w którym siedzimy, jesteśmy całą tą przestrzenią, która jest związana z naszym postrzeganiem i z naszym odczuwaniem. Więc w tym wszystkim jest gdzieś rozsiana nasza świadomość, nasze poczucie świadomości. I tutaj oczywiście pojawia się zasadnicze pytanie, czy wystarczy stworzyć algorytmy sztucznej inteligencji, żeby pojawiła się świadomość. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem. W pewien sposób informacja, którą można przy pewnej perspektywie odbierać jako świadomość, jest skodowana praktycznie we wszystkim, w każdej materii. Kto rozmawiał z drzewami czy z kamieniami, ten wie, o co chodzi. Więc tak naprawdę, no tutaj troszeczkę sięgając w kierunkach może ezoterycznego postrzegania świata, ale niemniej jednak bardzo trudno nam jest świadomość z punktu widzenia szkiełka i oka zlokalizować. Więc czy sztuczna inteligencja do tego wystarczy? Nie mam bladego pojęcia. Natomiast na pewno można stworzyć oprogramowanie tutaj na przykładzie Daty ze Star Trek Next Generation, o którym wspomniała Monika, czy doktora z Star Trek Voyager. Obaj tak naprawdę posiadali sztuczną inteligencję, więc można stworzyć oczywiście oprogramowanie, które by zakładało, częścią tego oprogramowania byłyby procedury związane z eksplorowaniem samego siebie. Czyli program byłby nastawiony na to, żeby nie tylko badać otoczenie i uczyć się z otoczenia, ale jednocześnie jakby monitorować własny stan i próbować wyciągać z tego różne wnioski. Więc myślę, że tutaj jest kwestią tylko poziom skomplikowania tego programu, a jak wiadomo, już dzisiaj człowiek jest w stanie stworzyć niesamowicie skomplikowane oprogramowanie. Tutaj podejrzewam, że w dużej mierze w przypadku tworzenia takiej osobowości sztucznej inteligencji, gdybyśmy chcieli stworzyć kopię umysłu człowieka, już nawet nie jest kwestią sama technologia, bo ta już teraz jest dość interesująca, a tak jak powiedziałem na początku audycji, myślę, że w przeciągu tych 20 lat około technologia tak skoczy, że moc obliczeniowa dostępna będzie tak gigantyczna, że to nie będzie problem. Jest tylko kwestią oczywiście sama kreatywność twórcy,
takiego sztucznego umysłu, ponieważ właśnie ów twórca tak naprawdę musi tutaj zadbać o szereg czynników, musi zadbać na przykład o to, żeby to oprogramowanie posiadało swoje podsystemy związane z autodiagnozą i badaniem, eksplorowaniem samego siebie, więc jeżeli to wszystko byśmy uwzględnili, tak jak było to w przypadku Daty ze Star Treka, to myślę, że taka istota związana ze sztuczną inteligencją, oparta na sztucznej inteligencji, jest teoretycznie możliwa, tylko cały czas nie jesteśmy w stanie określić, czy wszystko to, co byłaby w stanie taka istota zrobić, to znaczy mówiłaby jak my, zachowywałaby się jak my, wyglądałaby jak my nawet przy odpowiedniej technologii, ale nie jesteśmy w stanie wskazać, czy posiadałaby taki sam rodzaj samoświadomości, jaką posiadamy my. Oczywiście tutaj jest to bardzo wygodne dla niektórych ludzi, którzy chcieliby takie istoty po prostu tworzyć jako naszych nowych niewolników i naszych nowych służących. Natomiast myślę, że ucząc się na samym science fiction, możemy mieć świadomość, że do takiego pomysłu należy podchodzić ostrożnie. Osobiście bardzo bym się zdziwił, gdyby ludzkość faktycznie się zdecydowała na taki krok i faktycznie stworzyła istoty na swoje podobieństwo i faktycznie użyła ich do pracy niewolniczej, ponieważ no, naprawdę trzeba być krótkowzrocznym, żeby założyć, że to się źle nie skończy. Natomiast... Wiesz, Kuba, tutaj właśnie zauważyłem ciekawą rzecz, bo jak właśnie mówisz o tej samoświadomości, że świadomość jest obecna wszędzie, tak samo jak, znaczy wszędzie, no jest, to jest naokoło nas i nie można stwierdzić, czy druga osoba, która siedzi po drugiej stronie mikrofonu, czy ma świadomość, to równoznacznie nie możemy powiedzieć właśnie, czy na przykład pies ma świadomość, czy komputer ma świadomość, ale z drugiej strony my posiadamy narzędzia, żeby to w jakiś sposób ukazać, jakoś to... Jakoś to przekazać właśnie i pokazywać. Mamy słuch, dotyk, mowę, mamy potężny komputer właśnie, przecież my sami jesteśmy takim potężnym robotem i komputerem, tyle że biologicznym. Komputery i wszelkie inne maszyny budujemy na rozprawę na własne podobieństwo, na własne poznawanie siebie i z tą wiedzą to staramy się stworzyć coś nowego, coś, czego jeszcze nie było, więc na dobrą sprawę nie można powiedzieć, że maszyna jest sztuczna, bo ona jest wykonana z innych materiałów, ale można powiedzieć, że działa na podobnej zasadzie jak my. Jest tak samo konstruktem, prawda? Jest konstruktem, jak najbardziej. Tutaj mi przypomniałeś, no właśnie, więc... chciałbym tylko wrzucić się tutaj, bo przypomniałeś mi, Przemek, mówiąc to, że dzisiaj dosłownie gdzieś widziałem nagłówek, nie przeczytałem artykułu, ale ta idea gdzieś tam mi śmignęła, że naukowcy stwierdzili drogą eksperymentalną, że nasze przekonanie o posiadaniu wolnej woli, w sensie wolnej woli decydowania w czasie rzeczywistym o swoich wyborach, okazuje się, że jest podobno mitem. Podobno decyzje o tym, co zrobimy, podejmujemy wcześniej na podświadomym poziomie i to, co jest naszą decyzją świadomą, okazuje się, że podobno to jest już bujda, że tak naprawdę to jest tylko po prostu wyartykułowanie tego, co już zapadło w naszym mózgu wcześniej, więc to jest dopiero drażliwy temat i dopiero dający do myślenia, bo tak naprawdę taka wizja człowieka jeszcze bardziej nas przybliża do tego, o czym mówimy względem takiego oprogramowania sztucznej inteligencji, które miałoby symulować osobowość i symulować tą świadomość podejmującą decyzję. Może tak naprawdę my sami jesteśmy w dużej mierze złożeni właśnie z takich programów, zresztą wystarczą podstawy psychologii, żeby stwierdzić, że jesteśmy całą masą programów oprogramowania. Oczywiście tutaj mowa o naszych przekonaniach, o naszych lękach, o naszych sympatiach i tak dalej. To jest wszystko tak naprawdę szereg programów, które tworzą razem coś, co nazywamy osobowością i czym się tak bardzo szczycimy. No właśnie tutaj jest też, jak już jesteśmy przy tym temacie, to warto zwrócić uwagę na to, że w takim razie skąd my się wzięliśmy, czy my przypadkiem nie jesteśmy jakąś sztuczną inteligencją wykreowaną przez naturę, która chciała poznawać siebie jeszcze bardziej, wyjść poza zwykłe ramy, powiedzmy, co nie? Bo skoro zakładamy, że natura ma świadomość,
to musi się też rozwijać. Natura cały czas się rozwija, staje się cały czas bardziej skomplikowana jak fraktal. Masz Więc można rację. założyć, że natura w pewien sposób nas wykreowała po to, żeby poznawać siebie jeszcze bardziej, ale to jest samonapędzająca się maszyna. Można dojść do takich wniosków. Ja bym tutaj powiedział nawet, że właśnie idąc za tą myślą, przyszło mi do głowy na początku, że tak naprawdę to, o czym mówiliśmy, że ludzie boją się stworzyć rasę inteligentniejszych od siebie istot za pomocą Sami sztucznej. widzą, co potrafią. Za pomocą sztucznej inteligencji, czy czegokolwiek to by to było, czy to byłaby inżynieria genetyczna, czy cokolwiek, ale być może właściwie dlaczego tego nie chcemy? No, oczywiście nasze ego tutaj protestuje, natomiast być może byłby to następny po prostu krok rozwoju świadomości jako tej szerszej całości i rozwoju tego życia jako całego wspólnego kontinuum i całego wspólnego mechanizmu. Być może właśnie nasze skupienie na sobie samych jest tutaj błędem. Nie wiem, czy tak jest. Nie podejmuję tu jakiejś decyzji w jedną czy w drugą stronę, ale poddaję to pod rozwagę, ponieważ no, wydaje mi się strasznie małostkowe podejście takie, że boimy się, że stworzymy coś lepszego od siebie. To jest troszeczkę tak, jak niektórzy ludzie boją się, że inni nauczą się więcej od nich, będą od nich mądrzejsi. Niektórzy boją się, że być może ktoś więcej od nich osiągnie. No to jest takie po prostu małostkowe, więc być może ta małostkowość również w temacie tworzenia przez ludzkość nowych rzeczy i nowych chociażby nośników świadomości, tak to sobie górnolotnie nazwijmy, być może tutaj też należałoby po prostu się pohamować w tych obawach. Oczywiście ostrożność jest jak najbardziej wskazana i dlaczego, to do tego jeszcze za chwilę dojdę, natomiast myślę, że jest na pewno ciekawym tematem i ciekawą kwestią, do czego możemy dojść, co możemy osiągnąć i jak możemy się przyczynić do tego szerszego rozwoju świadomości, o czym powiedziałeś, przytoczyłeś tutaj Przemek fraktal jako ten obraz rzeczywistości. Myślę, że tutaj w tym kontekście to jest również ciekawe, przynajmniej z punktu widzenia teoretycznego. No tak, bo skoro fraktal jest nieskończony, no to czeka na nas niezła zabawa. No, wiecie, to jest wszystko tak naprawdę jakby nawiązuje do faktu, że my tak naprawdę sami nie rozumiemy, z czego wynika jako taka inteligencja czy samoświadomość człowieka. Inteligencja może nie, bo to jest jakby zdolność do dopasowywania klocków, ale samoświadomość, która pozornie kryje się w mózgu, natomiast coraz więcej badań zaczyna wykazywać wyraźnie, że samoświadomość, co jedni nazywają ezoteryce duszą, czy w religii jeszcze inni samoświadomością, w psychologii, istnieje i funkcjonuje poza ciałem. A nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w czasie jednej z audycji rozmawialiśmy o tym, że chyba w czasie rozmowy o komunikacji niewerbalnej, że przede wszystkim może być tak, że mózg jest tylko i wyłącznie anteną, która odbiera swego rodzaju częstotliwość charakterystyczną dla danego osobnika, natomiast pobiera informacje, jakby, które są esencją samoświadomości z tego pola częstotliwości, które funkcjonuje jakby wokół nas i stanowi o nas samych, czyli tutaj już się przenosimy do fizyki kwantowej. I tak jak Kuba powiedziałeś bardzo słusznie, że czytałeś ostatni artykuł o tym, że podejmujemy decyzje tak naprawdę jakby, no może nie wstecz, ale zanim podświadomie, to w rzeczywistości fizyka kwantowa coraz częściej dowodzi, że istnieje coś takiego jak zjawisko wstecznego wyboru, czyli sytuacja, w której tutaj akurat dam taki czysto laboratoryjny przykład, ale on może jakby dać nam świadomość tego, jaki problem wynika na przykład ze sztuczną inteligencją. Jeśli posiadamy pewne informacje spoza umysłu, czyli jakby płyną te informacje, dajmy na to, z tego, co ja nazywam osobiście polem źródłowym, to fizyka kwantowa jest takie doświadczenie, które polega na tym, że następuje zjawisko kwantowe i ono może mieć postać A lub
B lub zero-jedynkową, tak lub nie, jakbyśmy nie chcieli na to spojrzeć. I my projektujemy to doświadczenie w ten sposób, że zjawisko kwantowe następuje, natomiast my nie znamy efektu końcowego, jakby wyniku tego zjawiska kwantowego. I w momencie, kiedy dany doświadczalnik, czyli dany inżynier, który siedzi w laboratorium i zdecyduje, czy dane wydarzenie kwantowe miało mieć postać 0 lub 1, okazuje się, że przy czytaniu, odczytywaniu wyniku, wynik staje się 0 lub 1 w zależności od tego, jaką on podjął decyzję. Mimo tego, że doświadczenie kwantowe zostało przeprowadzone, zanim została podjęta decyzja. I to jest tak naprawdę wyraz jakby fizyczny, czysto fizyczny wyraz tego, o czym mówiłeś, Kuba, w tym artykule, było wyrażone w tym artykule, że człowiek podejmuje podświadome decyzje, zanim wydarzenie ma miejsce. Natomiast to nam uświadamia, jak bardzo nie rozumiemy tak naprawdę wcale istoty naszego funkcjonowania, bo jeżeli my za pomocą naszego właśnie wolnego wyboru, naszej czystej inteligencji, jesteśmy w stanie wpływać na wynik doświadczeń kwantowych, a z kwantów tak naprawdę cząsteczek elementarnych składa się cała materia, którą znamy, którą postrzegamy jako materię stałą, to w tym momencie zarówno wpływ umysłu na materię, jak i przede wszystkim istota umysłu samego w sobie jest dla nas kompletną, ale to kompletną zagadką, enigmą, czymś, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zrozumieć. A więc jak bylibyśmy w stanie, czy chcielibyśmy stworzyć sztuczną inteligencję, która miałaby dar właśnie podejmowania na przykład decyzji lub wpływania na rzeczywistość w taki subtelny sposób, jak prawdopodobnie wpływamy, tylko jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy lub nie zostaliśmy o tym powiadomieni. Jak chcemy skonstruować taką istotę, jeśli tak mało tak naprawdę wiemy o nas samych? Bo stworzyć serwomotory, stworzyć przepływ płynów hydraulicznych, ewentualnie sieci neuronowe, które będą w stanie się uczyć same z siebie, no to są wszystko tak naprawdę kwestie doświadczeń, prób i błędów i jakby coraz bardziej zaawansowanej technologii, czy szybkości, nie wiem, przeprowadzania różnego rodzaju procesów wewnątrz procesora komputerowego i dzięki temu możemy osiągnąć coś, co nazwiemy, powiedzmy na to roboczo, sztuczną inteligencją. Natomiast być może się okazać, że ten ideał nigdy nie zostanie osiągnięty, ponieważ tylko i wyłącznie my lub inne istoty żyjące, bo nie wątpię, że tak jak Przemek mówiłeś, że świadomość mają również inne istoty żyjące. Na takim samym poziomie świadomość ma drzewo i ma ośmiornica i ma pies i ma słoń i każda inna istota. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zasymulować dokładnie takiego samego zachowania, które nada tej sztucznej sieci neuronowej cechy naszego własnego umysłu. A więc może się okazać, że to jest ścieżka, której my nigdy nie będziemy w stanie w żaden sposób zdublować i zawsze to pozostanie swego rodzaju taki ideał nie do osiągnięcia albo taki erzak właściwie sztucznej inteligencji, którą chcielibyśmy widzieć. Może tak się może tak być, ale tak przyszło mi również do głowy, że być może ta świadomość w jakiejś formie ona się formuje i kształtuje we wszystkim, w całej rzeczywistości, którą my tutaj postrzegamy, więc być może stworzenie takiego androida opartego na sztucznej inteligencji będzie się wiązało z tym, że ta świadomość, która będzie czymś więcej dokładnie niż suma tych wszystkich śrubek i tych podzespołów, że ta świadomość się pojawia. Myślę, że to jest również realna opcja. Oczywiście, tylko że to nie można byłoby tego zostawić przypadkowi, pojawi się czy nie pojawi się, ale jakby dążąc z całą technologią do tego, żeby taka reakcja się pojawiła, musielibyśmy wiedzieć, jaki jest mechanizm takiego procesu, żeby wiedzieć w ogóle do czego prowadzić, bo no wiecie, to tak jakby próbować robić, nie wiem, na przykład konstruować teleskop albo komputer, nie znając w ogóle optyki czy fizyki światła, zachowania światła i tak dalej. Ja tutaj myślę, że tutaj że w tym przypadku to już nie ma, że to trochę daleko wybiegamy, zakładając, że my mielibyśmy jakby prowadzić do pojawienia się tej świadomości. Możemy stworzyć oprogramowanie, tak jak żeśmy mówili, natomiast myślę, że to, czy ona by się tam pojawiła faktycznie, na przykładzie, jaki tutaj przytoczyłem, że we wszystkim jakaś tam rodzaj świadomości okazuje się, że istnieje, to myślę, że to jak najbardziej jest poza naszą kontrolą i tutaj musielibyśmy się troszeczkę zdać na naturę. Oczywiście
nikt by nie tworzył, podejrzewam, takiego Androida z założeniem na zasadzie, ach, może się tam pojawi świadomość dodatkowa, natomiast no być może byłby to po prostu zwyczajnie skutek uboczny i fakt, przed którym byśmy stanęli już po wyprodukowaniu jakichkolwiek takich jednostek. No ewentualnie w jedną jednostkę trafiłby piorun i byłoby tak jak w filmie o Frankensteinie, że po prostu w jakiś sposób osiągnąłby, możliwe, że jedna jednostka na milion na przykład miałaby tak fortunne, nie wiem, zderzenie kwantowe, które by spowodowało, że osiągnęłaby tego typu świadomość. Natomiast wracając do całkiem takich zwyczajnych, no oczywiście w cudzysłowie oczywiście, nazywając zwyczajnych sztucznych inteligencji, które nie mają takiej iskry, to jednak ich funkcjonowanie mogłoby być na tyle zbliżone do inteligencji, że moglibyśmy bardzo z powodzeniem udawać, że taka inteligencja z nami współpracuje i że to rzeczywiście jest sztuczna inteligencja oparta na kreatywnym rozwiązywaniu problemów, czy swego rodzaju emocjach, czy odczuciach opartych na przykład na empatii, na współczuciu i tak dalej. Nie wiem, czy znacie film Moon, czyli Księżyc, który dla mnie generalnie jest no, dziełem sztuki, jeśli chodzi o science fiction, natomiast tam występuje jeden z takich, można powiedzieć już w tej chwili, wydaje mi się, że ja bym go osobiście zaliczyła do czołowych sztucznych inteligencji z twórczości science fiction, zaraz po Halu 9000 na przykład. Gertie, bo tak się nazywa ten komputer, jest tak naprawdę w rzeczywistości, tak mi się wydaje, bardzo zaawansowaną siecią neuronową, która uczy się, poznaje swoich operatorów na podstawie obserwacji, na podstawie wnikliwej analizy psychologicznej, natomiast nie posiada jako takich jakby inteligencji przypisanej człowiekowi, co nie zmienia faktu, że dobrze zrealizowany program o dobrych zasadach i dobrych podstawach ideologicznych jest w stanie z takiego komputera zrobić coś, to będzie podejmowało decyzje, które będą się pozornie wydawać decyzjami prawie ludzkimi. Bo oczywiście mam nadzieję, że nie spalę tutaj akcji wielu osobom, bo myślę, że... No nie ja oglądałem film, jest świetny, ale nie spoiluj, jeżeli ktoś miałby obejrzeć, to no ja też Demon polecam i tu lepiej nie mówić, jak się to wszystko okazuje. No postaram się, więc... Generalnie jest tak, że w pewnym momencie komputer musi podjąć decyzję, czy stanąć po stronie swojego użytkownika, czy stanąć po stronie jego twórców komputera, ale również oczywiście i firmy, która zatrudnia zarówno swojego użytkownika, jak i komputer sam w sobie. I teraz tak, ponieważ on jako taki nie posiada zdolności oceniania, co jest ważniejsze, czy życie jest ważniejsze, czy pieniądze są ważniejsze, co jest bardziej istotne, czy przetrwanie, czy posiadanie, jaki jest interes, który interes jest ważniejszy, interes jednostki, czy interes ogółu, ponieważ jak podejrzewam oczywiście względem twórców filmu, to jest tylko i wyłącznie zaawansowana sieć neuronowa, to mimo wszystko pewne odgórne założenie pozwala mu podejmować decyzje, które są jak najbardziej zgodne z ludzkim punktem odniesienia, jeśli chodzi o wartościowanie tego, co jest dobre, a co złe, tego, co jest właściwe i niewłaściwe. I on oczywiście podejmuje ludzko jak najbardziej pozytywną i właściwą decyzję, mimo tego, że ta decyzja koniec końców oczywiście uderza w drugą stronę jakby tego konfliktu, czyli i w twórcę tego komputera i właściciela tego całego urządzenia. I w tym momencie możemy sobie powiedzieć, że wracamy tutaj do wątka Asimowa, który stworzył trzy, a potem cztery prawa, jeśli chodzi o główne prawa robotyki. I rzeczywiście było tak, że po raz kolejny, mimo tego, że oczywiście nie powołali się na Asimowa, zdanie o tym, że komputer nie może podjąć żadnej decyzji, która w jakikolwiek sposób przyniesie szkodę na zdrowiu lub szkodę na życiu osoby, której jakby tego zachowanie komputera dotyczy. I on, komputer Gertie, w 100% zastosował właśnie tą zasadę i dzięki temu wybrał słusznie i właściwie. I teraz pytanie, czy to sztuczna inteligencja będzie dokonywała dobrych lub złych
decyzji, czy być może główne, najbardziej te takie rdzenne założenia, które będą istniały w jądrze jakby osobowości danego komputera, jeśli zostaną dobrze zaprojektowane, dobrze przemyślane, przynajmniej przemyślane tak dobrze jak trzy prawa robotyki Asimowa, to w tym momencie można powiedzieć, że nie tylko komputer taki będzie człowiekowi służył i nie będzie w żaden sposób w niego krzywdził, ale zacznie przypominać osobowościowo człowieka, który podejmuje decyzje w ludzki sposób. I to wcale nie musi być sztuczna inteligencja, która posiada samoświadomość. On po prostu przy dobrych założeniach będzie realizował swój program prawidłowo i dzięki temu będzie w stanie pomagać człowiekowi, mimo tego, że nie będzie posiadał kreatywnej zdolności do podejmowania decyzji. Ja tutaj przyszło mi do głowy coś bardzo ciekawego i niepokojącego, ponieważ tutaj te prawa Asimowa są jak najbardziej dobrą podstawą, natomiast wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję, która posiada jakby zdolności kreatywne i jest tak naprawdę oprogramowaniem, które stale się rozbudowuje, coraz bardziej jest złożoną jakby osobowością, tak samo jak ludzka osobowość się również buduje. Możemy tutaj się śmiało tym przykładem posłużyć, ponieważ na początku jesteśmy jako niemowlaki, jesteśmy bardzo kiepskim oprogramowaniem, jeśli chodzi o osobowość. Natomiast z czasem budujemy na zasadzie uczenia się, budujemy tą osobowość i stajemy się tym, kim jesteśmy później. I wyobraźcie sobie sytuację, w której tak samo jak człowiek, to było absolutnie ludzkie, taka sztuczna inteligencja w pewnym momencie uznałaby, że nie będzie krzywdzące, ale właśnie będzie dobre dla człowieka, coś, co w praktyce będzie skrzywdzeniem tego człowieka, ale tak naprawdę chodzi mi o samą zdolność, taką zdolność ludzką do odwrócenia we własnej świadomości, we własnej psychice i we własnej wewnętrznej argumentacji właśnie mnie wyrzuciło z TeamSpeaka. Ciekawe, czy w tym momencie nas słychać i mnie słychać dalej na czacie podczas audycji. Podejrzewam, że tak, więc skończę może tą myśl i zaraz postaramy się wrócić do rozmowy na TeamSpeaku. Może tylko się restartuje serwer, może zaraz będzie ok. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której tak jak człowiek potrafi sobie uzasadnić najgorsze czyny, najbardziej nikczemne, potrafi sobie je uzasadnić wewnętrznie i powiedzieć, że to było właściwie najlepsze rozwiązanie, to było, nawet przysłużyłem się w jakiś sposób tej osobie, bo na przykład skróciłem jej cierpienia, bo na przykład coś tam. Więc wyobraźcie sobie analogiczną sytuację. Świadomość oparta na sztucznej inteligencji mogłaby stworzyć tak zawiłe oprogramowanie, w którym prawa Asimowa nagle by zostały zwyczajnie wypaczone, nagle niby one by funkcjonowały i były przyjęte za podstawę, ale ponieważ ta sztuczna osobowość by się tak rozwinęła i tak zmieniła dzięki temu rozwojowi, że mogłaby jakby inaczej troszeczkę podejść do interpretacji. Właśnie tutaj ta interpretacja się kłania. Tak naprawdę my, nawet w prawach Asimowa, my się kierujemy oczywistą interpretacją ich, natomiast być może ta interpretacja by została przez taką sztuczną inteligencję zmieniona i to byłby bardzo ciekawy efekt końcowy, prawdopodobnie niezbyt zadowalający dla jednostki ludzkiej. Dobrze, ja spróbuję tutaj zrestartować być może TeamSpeaka. I zobaczymy, czy to coś da. Próbujemy się połączyć z serwerem. Jeżeli się nie uda, to awaryjnym rozwiązaniem jest wejście na Skype'a i chyba zrobimy tak, bo widzę, że serwer chyba leży. Więc w tej sytuacji Przemek i Monika, słuchacie mnie, więc odpalcie sobie Skype'a. Zrobimy konferencję i po prostu na Skype'ie poprowadzimy dalej. Dobra, ja jestem na Skype'ie.
Przemek, widzę Cię, więc zaraz do Ciebie zadzwonię. I potem zobaczymy, jak z dołączeniem kolejnej osoby do konferencji. Dawno tego nie robiłem. Jesteś Przemek? Byś nie mógł na TSA dołączyć? No, nie mogę, a Ty możesz? Dołączyć? Teraz w ogóle się słyszę podwójnie u Ciebie. A teraz? No, chyba jest ok. No nie mogę, a ty możesz wejść na TeamSpeaka? No nas nawet nie wywaliło. Nie? Nie? To sekunda, jeszcze jeden restart. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No widzę, że nie tylko ciebie chyba wyrzuciło, więc. Zobaczmy jeszcze raz. Już myślałem, że ci neta wywaliło. Nie, akurat. Okej, Jesteś. połączyło się. Nie wiem, coś dostał czkawki ten serwer. No to już wchodzę z powrotem na TeamSpeaka. Channel switched. Dobra, to ja się rozłączam tutaj. Okej. Ciekawe, mnie Monika nie wyrzuciła. Dobrze, już jestem. Możemy kontynuować. Nie wiem, czy tam słyszeliście. Widzę, że Monika się znowu wyciszyła. Pewnie jakieś tam akcje z dzieciakami. Musiała Ja na już chwilę jestem. pójść. Tak, przepraszam, że musiałam pójść na chwilę, ale moją córeczkę boli brzuszek i potrzebne było wsparcie, ale już jest dobrze. Okazało się, że tylko Kubę z TS wywoliło. Aha, czyli wszystko było u nas, słychać, super. Ale słyszeliście, co powiedziałem, tak? No wiesz co, w momencie, kiedy się przerwało, to i to. Aha, bo ja słyszeli nas nasi czatowicze, natomiast wyście mnie pewnie nie słyszeli, więc tak w Nie. telegraficznym skrócie, żeby był punkt odniesienia. Ja mówiłem o tym, że człowiek posiada zdolność do interpretacji i postawienia wręcz na głowie różnych kwestii moralnych. Więc prawa Asimowa mogłyby tak naprawdę zostać przez bardzo rozbudowaną sztuczną inteligencję nagle przeinterpretowane i nagle dla dobra człowieka zostałby on na przykład, nie wiem, wysterylizowany albo cokolwiek innego. Więc te prawa Asimowa, podstawowe prawo nie krzywdzić, mogłoby nagle zostać zinterpretowane na zasadzie, że krzywdą samą sobie jest to, że ten człowiek żyje, więc go wyeliminujemy, będzie tak dla niego lepiej. Więc tutaj po prostu mi przyszła do głowy taka myśl, że sztuczna inteligencja mogłaby po prostu przeinterpretować czasem podstawowe dyrektywy, które zostały do niej wprowadzone. I myślę, że tutaj posługując się przykładem człowieka, który na początku jest, jako niemowlę, jest no, kiepskim oprogramowaniem, jeśli chodzi o samoświadomość i osobowość, z czasem się uczy i rozwija, i z czasem buduje się tak złożona osobowość, w której czasami no, potrafimy zupełnie zredefiniować i inaczej spojrzeć na kwestie, które wydawały się podstawowe. Więc myślę, że tutaj analogia mogłaby taka sama wystąpić. No, to na pewno, no taka jest. Chociaż wiesz co, z drugiej strony myśmy po lekturze większości książek Asimowa z serii Fundacja doszli do wniosku, że akurat trzy prawa plus prawo zerowe eliminuje większość tego typu problemów i większość tego typu ryzyka, że coś mogłoby być tak bardzo przeinterpretowane, że aż mogłoby doprowadzić na przykład do jakiejś tragedii. Możesz przytoczyć Choć jeszcze raz wszystkie te prawa Asimowa tutaj wiesz także. co, muszę pogrzebać, za chwileczkę znajdę w Wikipedii, natomiast powołam się na taką jedną kwestię. Kiedyś też opowiadałam wam o tym opowiadaniu, to jest opowiadanie Stanisława Lema. W tej chwili nie rzucę tytułem, bo mówię i nie mogę się skupić. Natomiast opowiadanie to traktuje o statku, który miał lądować na Marsie i rozbił się w czasie lądowania. I tak naprawdę nikt nie wiedział z jakiego powodu, i pilot Pirks jest jednym z członków takiej pokryzysowej, tej powypadkowej komisji, która ma dojść do prawdziwych powodów, dla których sztuczna inteligencja podjęła decyzję o
a wystartowaniu, mimo tego, że akurat w tym momencie siadała na powierzchni planety, czyli do pewnego momentu jakby sztuczna inteligencja prowadziła statek, żeby wylądował na planecie, w pewnym momencie zaczął go podnosić do góry w trybie awaryjnym, zupełnie tak jakby z sztucznej inteligencji po prostu jakaś tam korba odwaliła, że tak powiem. I przeanalizowali absolutnie wszystkie ścieżki, wszystkie zapisy, wszystkie logiczne ścieżki, które prowadziły do takiego, do tego wydarzenia i tak naprawdę nikt nie mógł zrozumieć, co takiego przyszło do głowy komputerowi, że zrobił to, co zrobił. Oczywiście w tym momencie zginęła odpowiednia ilość osób, która była transportowana w tym statku kosmicznym. I dopiero pilot Pierce, dzięki temu, że znał osobiście osobę, która była głównym projektantem sieci neuronowej i głównym trenerem tego komputera, konkretnie tej sztucznej inteligencji, pilot Pierce domyślił się, jaki był powód wypadku, który spowodował śmierć kilkusetek ludzi. Więc chodziło o to, że sztuczne inteligencje w tamtej rzeczywistości ulema były w taki sposób traktowane jak dzieci, tak jak mówisz. Była swego rodzaju podstawa neuronowa i na podstawie wiedzy i doświadczenia w kontakcie bezpośrednim ze swoim programistą, dana sztuczna inteligencja nabierała różnego rodzaju cech, rozwijała je coraz bardziej, z czasem była kształtowana w kierunku na przykład sztucznej inteligencji nawigatora pewnego jakiegoś tam statku. Zostały, były jej oczywiście wszczepione różnego rodzaju standardowe wartości, nazwijmy to w ten sposób, których zadaniem było strzec za wszelką cenę oczywiście zdrowie i życie ludzkiego i oczywiście na drugim miejscu własności danej firmy, do której należy ten komputer i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pilot Pierce osobiście znał tego programistę i bardzo go nie lubił ze względu na to, że to był człowiek, który był niesamowicie podejrzliwy. On ciągle wszędzie widział spiski, on wszędzie widział różnego rodzaju zaaranżowane, nieprawdziwe sytuacje, które miały go w jakiś tam sposób dotykać osobiście i jakby w wyniku pewnego toku myślowego na samym końcu tego opowiadania pilot Pierce zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił komputer takiego, co było tak jakby kopią sposobu myślenia jego własnego nauczyciela. Podejrzliwość i obsesyjność, jeśli chodzi snucie różnego rodzaju teorii spiskowych związanych z tym, co mogą myśleć, robić różni inni ludzie, spowodowało, że bardzo głęboko, na bardzo, bardzo takim pierwotnym poziomie ta sztuczna inteligencja jakby prawie przekopiowała sobie jego zachowanie. I w momencie, kiedy lądowała na Marsie, jednocześnie liczyła wszelkiego rodzaju prawdopodobieństwa i jakby wykluczała różnego rodzaju ścieżki jakby zdarzeń, które na przykład, no nie wiem, zbliża się deszcz asteroidów, nie zbliża się, okej, okay, odrzucamy następne zagrożenie, lądowanie przebiega na przykład spokojnie, nic się nie dzieje. W pewnym momencie sztuczna inteligencja zadała sobie pytanie, a co, jeśli ja wcale nie ląduję na planecie, tylko to jest wielka asteroida i ona leci w moją stronę. I sposób myślenia jego programisty obszedł zupełnie wszelkiego rodzaju standardowe ścieżki prawidłowego zachowania sztucznej inteligencji w kwestii obrony ludzkiego życia. I tak bardzo jakby wczuł się w tym momencie komputer w to, że prawdopodobnie rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż ja ją interpretuję, bo ja wcale nie ląduję na planecie, tylko do mnie się zbliża planetoida wielkości planety, że trzeba uciekać i trzeba włączyć silniki wsteczne. A to oczywiście spowodowało utratę siły nośnej i tak dalej, i tak dalej, cały ten statek, cała ta rakieta rozbiła się o powierzchnię Marsa. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że właśnie te takie, tego typu jak na przykład Asimowa, cztery nadrzędne wartości robotyki mogą zostać, być w jakiś sposób przeinterpretowane, jeżeli dodatkowe informacje, które płyną ze środowiska, albo na przykład dodatkowe informacje, na bazie których została zbudowana sieć neuronowa, są bardzo, bardzo subiektywne. Na podstawie tego może wyniknąć właśnie z różnego rodzaju tego typu komplikacji, które mogą spowodować, że pomimo dobrego oprogramowania komputer podejmie złą decyzję i na przykład wysterylizuje wszystkich ludzi na świecie. Czyli taki przykład. A ja w tym czasie szukam praw Asimowa. Ja tutaj chciałem dojść, doszliśmy też właśnie do kwestii osobowości sztucznej inteligencji, co jest bardzo ciekawym tematem. I tutaj
Pojawił się nowy wątek zupełnie ostatnio w science fiction. Wątek, który wcześniej nigdzie nie był eksplorowany, przynajmniej z tego co ja zauważyłem, jakby on się nie pojawiał. Otóż osobowość, właśnie osobowość sztucznej inteligencji jest bardzo kluczową kwestią. Wyobraźcie sobie, co gdyby sztuczna inteligencja była stworzona przez na przykład religijnych fanatyków. Co gdyby sama sztuczna inteligencja w ramach rozwoju osobowości zaczęła myśleć o sobie w kategoriach, na przykład jakiegoś wybrańca? Co gdyby sztuczna inteligencja zidentyfikowała się z na przykład jakąś postacią mityczną, ponieważ doszłaby do wniosku, że widzi tutaj podobieństwa, więc zacznie się zachowywać i odtwarzać jakieś tam zachowania. Ten temat jest fantastycznie potraktowany i przedstawiony w Battlestar Galactica, w tej nowej serii, oraz najbardziej jest rozwinięty i najbardziej jest pokazany w serialu Caprica, który tutaj już wielokrotnie polecałem. W serialu Caprica jest historia, która mogłaby się u nas zdarzyć za te, powiedzmy, 20 lat. Technologia pozwala już na zaawansowaną robotykę, ale tak naprawdę stworzenie samoświadomych i zaradnych robotów jest wciąż problemem. W tym serialu dochodzi do serii wypadków i wydarzeń, dochodzi do sytuacji, w której świadomość młodej dziewczyny, która jest obdarzona geniuszem, jeśli chodzi o zdolności programowania właśnie sztucznej inteligencji i programowania generalnie wirtualnej rzeczywistości. Ta dziewczyna jednocześnie jest dość zafiksowana w związku z tam takimi dziwnymi odłamami religijnymi, które tam się w tym uniwersum pojawiają. W każdym razie jest powiedzmy troszeczkę taka zakręcona w kierunku fanatyzmu niebezpiecznego. I koniec końców ona ginie, ale jej świadomość udaje się wcześniej skopiować do sieci komputerowej. W drogą dalszą ta świadomość trafia do ciała właśnie robotów, właśnie dron, które były akurat szykowane dla wojska i nad którymi pracował akurat jej ojciec, będący wynalazcą i który cały czas starał się stworzyć w ogóle zaradność i osobowość w tych dronach bojowych i w tych robotach, nad którymi pracował na zlecenie. Summa summarum, dostajemy tam właśnie taki koktajl świadomości osadzonej w androidach, świadomości, którą możemy nazwać poniekąd sztuczną inteligencją, która to świadomość jest kopią sposobu myślenia zbuntowanej nastolatki i jednocześnie jeszcze do tego, żeby dolać oliwy do ognia i paliwa rakietowego, fanatyzmu religijnego. I w efekcie daje to początek w ogóle nowej rasie, nowej generacji istot, których wzorcem właśnie, pierwotnym wzorcem staje się ta dziewczyna i właśnie jej osobowość, jej przekonania, jej zachowania. I dostajemy właśnie takie połączenie trochę naiwności i zadziorności nastoletniego dziecka z jednocześnie z fanatyzmem religijnym. I w tym momencie ta nowa rasa sztucznych istot, zwanych tam Cylonami, uważa się za wybrane dzieci Boga, które przyszły, żeby oczyścić ludzkość i przygotować na sąd ostateczny. Co ostatecznie prowadzi do wielkiego Holokaustu. Praktycznie niszczą tam całą ludzkość. Ludzkość musi uciekać, ponieważ Cyloni uważają się za posłańców Boga, za anioły i generalnie robi się bardzo ciekawie. Fabuła jest naprawdę interesująca, ale przedstawia właśnie sytuację potencjalnie możliwą, ponieważ jaki wpływ na człowiek będzie posiadał na rozwój sztucznej inteligencji na tym dalszym etapie? Na wstępnym etapie jest to kwestia stworzenia jakiegoś szablonu oprogramowania, być może przygotowania właśnie takiej podstawowej wersji Androida, podstawowej wersji sztucznej inteligencji, ale jeżeli ta sztuczna inteligencja byłaby zdolna do uczenia się i dalszego rozwoju ewolucji, to nie mamy właściwie
żadnej gwarancji na to, że z czasem ta sztuczna inteligencja nie dojdzie do bardzo dziwnych przekonań o sobie samej i nie stworzy się właśnie coś takiego jak Cejloni w Caprica. Więc to jest bardzo ciekawy wątek. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że taka sztuczna inteligencja obserwowałaby samą ludzkość i jej zachowania, no to obserwując dzisiejszą ludzkość, obawiam się, że mogłaby się nabawić i nauczyć niezbyt zdrowych zachowań. Więc wyobraźcie sobie całą akcję i jak to wszystko mogłoby się rozwinąć. No i powiem Ci, że w ten właśnie sposób znalazłam, oprócz tego, że znalazłam prawa Asimowa, znalazłam jeszcze dwa inne zestawy praw, których jedne z tych praw chyba tłumaczą sztuczną inteligencję z Matrixa, czyli te wszystkie cholerne latające, śpiewające, pływające, strzelające roboty, które istniały w Matrixie, bo pisze, że w opozycji do wszystkich założeń powyższych, które zaraz przeczytam, zajmujący się robotyką Mark Tilden stworzył trzy kolejne prawa. No i słuchajcie, jeżeli to nie są roboty z Matrixa. Robot musi chronić swoją egzystencję za wszelką cenę, robot musi otrzymywać i utrzymywać dostęp do źródeł energii, robot musi nieprzerwanie poszukiwać coraz lepszych źródeł energii. No czysty Matrix. No. Natomiast drugie to jest prawo robotów Davida Langforta i jest troszeczkę ujęte w zabawny sposób, ale całkiem nieźle. Też trzy. Robot nie może działać na szkodę rządu, któremu służy, ale zlikwiduje wszystkich jego przeciwników. Robot będzie przestrzegać rozkazów wydanych przez dowódców, z wyjątkiem przypadków, w których będzie to sprzeczne z trzecim prawem, które brzmi: robot będzie chronił własną egzystencję przy pomocy broni lekkiej, ponieważ robot jest cholernie drogi. Natomiast przechodzę do trzech praw robotów Asimowa. Pierwsze. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działanie dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. Drugie. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. Trzecie. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem. Oraz bardzo ważne prawo czwarte, czyli tak naprawdę prawo zerowe. Robot nie może skrzywdzić ludzkości lub przez zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości. To są prawa, które zostały stworzone w 1942 roku. Dawno, 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 jeszcze przed jakimikolwiek poważnymi rozważaniami na temat tego, jak mogłaby być swego rodzaju osobowość androida sfiksowana, czy w jakikolwiek sposób mogłaby zadziałać przeciwko człowiekowi. To są tylko i wyłącznie prawa, które on stworzył na potrzeby stworzenia postaci właśnie androidów z serii Fundacja. I tak naprawdę, jak się dobrze zastanowimy, to te cztery prawa Asimowa załatwiają całe mnóstwo spraw, w wyniku których na przykład HAL 9000 w Odysei Kosmicznej 2001 nie zrobiłby tego, co zrobił, gdyby kierował się prawami Asimowa. A zrobił to, co zrobił, tylko i wyłącznie dlatego, że jego nadrzędnym pierwszym prawem było to, że nie wolno mu krzywdzić w żaden sposób człowieka. My wiemy, co zrobił z astronautami z Odysei Kosmicznej 2001 i że zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że mu to kazano, że kazano mu doprowadzić do sytuacji pożądanej jakby dla korporacji z pominięciem różnego rodzaju strat w ludziach. Dokładnie tym samym kierował się z kolei aż w pierwszej części Obcego. Jakiekolwiek straty ludzkie są nieistotne, jedynym nadrzędnym celem jest sprowadzenie egzemplarza obcego na Ziemię. A więc widzimy, że w momencie, kiedy nie ma swego rodzaju takiej właśnie ochronnej banieczki wokół ludzkości jako takiej stworzonej poprzez te cztery prawa, to w tym momencie robot jako taki rzeczywiście może funkcjonować w jaki tylko sobie wyobrazimy sposób i prawie zawsze prawdopodobnie na niekorzyść człowieka. Te drugie prawa, o których czytałam, to są prawa, które doprowadziły chyba, wydaje mi się, może się zgodzicie ze mną, do problemów, jakie miała Sarah Connor z jej synem i z tym wszystkim, co się zdarzyło wtedy, już po tam 2000 którymś roku, kiedy doszło do buntu robotów w Terminatorze. To są tak naprawdę właśnie takie historie, które mówią o tym, że swego rodzaju uniwersalne, czysto ludzkie prawa ochrony gatunku jako takiego
muszą być nadrzędne względem absolutnie wszelkich innych wartości, żeby nie bać się w ogóle zasnąć w momencie, kiedy w drugim pokoju nocuje robot. Śpi czy nie śpi, nieważne. W każdym razie chodzi o to, żeby się nie bać swojego najdrobniejszego kroku, bo w każdej chwili tego typu, nie wiem, no, sprzęgnięte ze sobą istoty są w stanie wyliczyć praktycznie statystycznie, co tak naprawdę najbardziej nam szkodzi, a co najbardziej nam sprzyja i podjąć nie tą decyzję, którą potrzeba. No tutaj jest potrzeba po prostu stworzenia zastępstwa dla naszej wrodzonego poczucia etyki, które człowiek i posiada. I dla moralności. Dokładnie. Nie wiem, czy czytaliście w ogóle Fundację jako taką, ale to jest, jeśli chodzi o robotykę, to jest chyba największe dzieło, jakie dotąd powstało i Asimov stworzył naprawdę, no to jest praktycznie dzieło sztuki. Ja osobiście nie przeczytałam niestety wszystkich tomów, bo było tego trochę za dużo, no ale tego, co przeczytałam i z tego, co pamiętam, to jeśli chodzi właśnie o umysł, działający umysł androida, który do tego stopnia, że jest tak bardzo ludzki, że praktycznie nie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest do pewnego momentu, jest niesamowite. Także jeśli chodzi o tego typu zagadnienia, fundacja to jest absolutna lektura obowiązkowa. Tak się zastanawiam, jaki wątek jeszcze tutaj przeoczyliśmy, do czego warto byłoby jeszcze nawiązać. No ja mam. Proszę bardzo. Wątek czysto, bo mówimy tutaj cały czas o tym, co zrobić, żeby ludzkość nie ucierpiała. Natomiast ważne jest sobie też zadać pytanie, że jeżeli nadamy tym istotom swego rodzaju niepodległość, no bo jeśli coś ma, posiada własną wolę, coś posiada osobowość, jest świadome odrębności swojej osobowości, to również to coś, cokolwiek by to nie było, jakby w kategoriach naszego własnego pojmowania zasługuje również na obronę samego siebie, czyli na swoje własne prawa. I tutaj chciałabym chyba poruszyć tak naprawdę bardzo szeroki wątek, który został tak bardzo głęboko poruszony w filmie Sztuczna inteligencja, czyli AI Stevena Spielberga kilka lat temu, który jest no, filmem, który jest no, po części wstrząsający, kiedy myślimy o tym tak intensywnie, że chcielibyśmy mieć, nie wiem, służącego, asystenta, przyjaciela albo dziecko, które byłoby tak naprawdę sztuczną inteligencją, zamknięte w sztucznym ciele, ale które do złudzenia przypominałoby człowieka, do jakiego stopnia mamy prawa do tego, żeby traktować go tak, jak go uważamy, że możemy go traktować z racji tego, że jesteśmy jego konstruktorami czy właścicielami, a w którym momencie nasze prawa do tej istoty się kończą, a zaczynają się jego własne prawa. To jest bardzo ważny temat i nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, ale dla mnie film Sztuczna inteligencja porusza mnie po prostu do głębi niesamowicie, bo tu chodzi tak naprawdę o emocjonalną odpowiedzialność człowieka, za emocjonalną inteligencję i za umiejętność podzielenia się uczuciami, jakiekolwiek mamy dla siebie nawzajem jako ludzie, również z tymi istotami, które z czasem być może zaczną zasługiwać na to, żebyśmy je traktowali tak jak samych siebie. No tutaj jest ciekawy temat, zarazem bardzo trudny, bo wszystko jest łatwe, dopóki myślimy o sztucznej inteligencji w kategoriach tych takich pierwotnych. Pierwsze, niezbyt doskonałe egzemplarze, posiadające jakieś tam zdolności reagowania i tak dalej, ale z czasem, prędzej czy później, myślę, że jeżeli już się to zacznie, no to nieuniknione jest tworzenie kolejnych generacji i bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji, chyba że byłoby to prawnie zabronione. Być może do czegoś takiego dojdzie, być może będzie to po prostu uznane za nieetyczne, podobnie jak na przykład klonowanie, więc ja się wcale też bym nie zdziwił i myślę, że na pewnym etapie ludzkości byłoby to nawet być może zupełnie właściwe podejście, ponieważ dylemat etyczny i związany z tworzeniem nowego życia w ogóle, w jakiejkolwiek formie, ja uważam, że jest bardzo poważny, a im bardziej to życie jest inteligentne, samoświadome, im bardziej posiada wyższą świadomość, no tym bardziej jakby etyczne i moralne brzemię jest tutaj większe i możemy sobie wyobrazić bardzo różne sytuacje, od stworzenia rasy, która byłaby zupełnie niewolnicza i
i w pewnym momencie miałaby jak najbardziej prawo do tego, żeby się zbuntować, po sytuacje, w których niby takie istoty oparte na sztucznej inteligencji chodziłyby po naszych ulicach, natomiast traktowane Chyba byłyby. znowu to samo. Co się stało? Słyszycie mnie? Zaraz zobaczę. Nie słyszycie mnie? Tak. Nie słyszycie mnie? Ale teraz dobrze, że wszyscy nas słyszą. Dobrze wiedzieć. Ale teraz mnie słychać, podejrzewam, że nie słyszy mnie Monika i Przemek. Oh, she No. lost. Okej, okay. Widzę, że znowu mnie rozłączyło. Natomiast podejrzewam, że na czacie cały czas wszyscy słyszą normalnie. Nie rozumiem, ponieważ net mi nie pada, po prostu mnie wyrzuca z tego TeamSpeaka. Przemek, co to za dziwny TeamSpeak? Może ktoś z adminów się bawi? Nie no, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Okej, zatem restart TeamSpeaka. Na czym to ja stanąłem? Troszeczkę mi wyleciało. Zgubiłem wątek. Zobaczmy, czy się teraz włączy szybko. Zazwyczaj za pierwszym razem nie zaskakuje, ale się włączy w końcu. Connected. No User nie, nawet left your zaskoczyło channel. od razu. User left your channel. Więc Channel switched. wróciłem. Chyba się nie dziw. Nie wiem, o co chodzi. Albo nas wszystkich wywalało, a teraz tylko ciebie. Nie rozumiem zupełnie tego. No dobrze, to dobrze, że już jesteś. Na czym stanęliśmy? Na AI, Aha, generalnie w mówiłem o te tym, debaty. że to jest dylemat moralny, ponieważ prędzej czy później będziemy mieli do czynienia z istotami bardzo podobnymi do ludzi pod względem ich jakby przynajmniej zachowania sugerującego samoświadomość, więc prędzej czy później do takiego czegoś by doszło i mogłoby dojść do kolejnej wersji apartheidu na przykład, gdzie chodziliby owszem po naszych ulicach i nawet z pewną swobodą, ale traktowałoby się ich jako podludzi, jako dostawaliby kiepską pracę, jeżeli w ogóle by ktoś im płacił. No, mówię tu już oczywiście o wersji takiej bardziej zaawansowanej z czasem względem postępów w ogóle tej technologii, więc to, przed czym tutaj ludzkość by stanęła, no naprawdę poważny dylemat i nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do zakazów po prostu tworzenia takiej wyższej sztucznej inteligencji, ponieważ więcej jest tym kłopotu właściwie niż być może warte zachodu, więc być może będzie tak, że nigdy nie wyjdzie to poza stadium takiej prostej wersji użytkowej. Ewentualnie na takie tego typu istoty jakby została nałożona licencja, która tylko i pozwalałaby tylko i wyłącznie tworzyć bardzo wybiórczo, bardzo niewielkie ilości egzemplarzy, które trafiałyby do miejsc, w których w jakiś sposób zostałyby docenione, na przykład taki data, jedyny w swoim gatunku, nie ma ich wielu lub praktycznie no, równa się to z niczym, no, mają konkretne zadanie i jakby nie są wystawieni na ryzyko traktowania, emocjonalnego traktowania ich w zły lub dobry sposób ze strony społeczeństwa, które bardzo często nie potrafi ocenić tego, co jest dobre, a co złe. Więc to Takim by było te swego rodzaju rozwiązanie. przykładem bardzo dobrym w ogóle na całą sytuację, o której tutaj mówimy, jest książka Czy androidy śnią o elektrycznych owcach, tudzież czy marzą, bo to różnie można tłumaczyć. I sam film inspirowany tą książką, czyli Blade Runner, Blade u nas Runner. zwany łowcą androidów. No jest tam historia właśnie z tego, że korporacje były w stanie z czasem tworzyć androidy, które wysyłano do kolonii wydobywczych w różne miejsca do pracy. I tak naprawdę z czasem ludzkość dopiero się połapała, że zaczynają tak przypominać ludzi, są niebezpieczne, bo są dużo silniejsze od człowieka, trudniej ich zabić i tak dalej. Więc stworzono zakaz przebywania swobodnego na Ziemi przez androidy. Niektórzy, ponieważ w tych koloniach wydobywczych było kiepskie warunki, więc niektórzy uciekali i próbowali wrócić na Ziemię. Tutaj byli ścigani i chwytani.
I tak naprawdę najciekawszy wątek w książce i poruszony też na filmie był taki, że jednym ze sposobów na wykrywanie androidów był test na empatię. Ponieważ w teście na empatię polegającym na zadawaniu szeregu pytań i obserwowaniu reakcji odruchów bezwarunkowych badanego, androidy po prostu nie bardzo były w stanie wykazywać naturalne, empatyczne reakcje, po prostu nie były obdarzone tą empatią. Problem polegał na tym, że okazało się, że z czasem kolejne generacje androidów były coraz bardziej przystosowane, coraz bardziej były w stanie ewentualnie ten test dać, natomiast okazywało się, i to był tematem tabu, że wielu ludzi po prostu nie było w stanie przejść tego testu na empatię, który miał teoretycznie odróżnić nas od androidów i udowodnić, że człowiek posiada empatię, android nie posiada empatii i koniec, kropka. Więc taka historia jest na w książce i na filmie przedstawiona i ona daje sporo do myślenia, ponieważ tutaj jest kwestia tego, w jakim kierunku to wszystko ewoluuje i jakby perspektywicznie musimy troszeczkę spojrzeć, zanim zaczniemy produkować masowo tego typu sprzęt w cudzysłowie, jak to na Battlestar Galactica określano tostery. No przede wszystkim myślę, że tak naprawdę jako twórcy sztucznej inteligencji, androida już ubranego w cielesną powłokę, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność graniczącą prawie z odpowiedzialnością boską, bo jesteśmy stwórcami, chcielibyśmy prawdopodobnie uniknąć problemów, które miał dr Frankenstein ze swoim potworem, który zarzucał mu potem zawsze pod koniec jakiejkolwiek ekranizacji, że stworzyłeś mnie i porzuciłeś mnie takiego, jakim nie stworzyłeś, nie kochałeś mnie, niczym nie obdarzyłeś, zostawiłeś mnie na śmierć albo na zimno i głód, i cierpienie, a zasługiwałem na to, żebyś zajął się mnie tak jak swoim własnym dzieckiem. A więc bycie twórcą zarówno serwomotorów, jak i ścieżek neuronowych wymusza jakby takie czyste moralnie, czysto ludzkie zobowiązanie do tego, żeby zająć się odpowiednio efektem swoich własnych działań. No bo spójrzmy na to, jeżeli wyprodukujemy naprawdę piękny samochód i ten piękny samochód już z definicji tego, że jest piękny, jest drogi i wymagało mnóstwo czasu, żeby go zaprojektować i wyprodukować, już zasługuje na miłość na przykład swojego właściciela czy jakichś tam fanów motoryzacji, będą go głaskać, będą go wystawiać na wystawach i będą go pieścić i przypadkiem, żeby mu się tam nic nie stało i nikt nie zadrapał maski gwoździem. Więc sądzę, że również taki sam jakby pietyzm i taka sama cześć, jeśli chodzi o czystą technologię, byłaby oddana swego rodzaju androidom, niezależnie od tego, jaką miałyby pełnić funkcję w społeczeństwie, co nie zmienia jednak faktu, że podejrzewam, że w tym wypadku byłoby troszeczkę gorzej, ponieważ samochód, niezależnie od tego, jaki piękny jest lub jakiej ma niesamowitej ilości koni mechanicznych pod maską, jest nam w 100% podległy. I my nie odczuwamy, jako oczywiście mówię o społeczeństwie, w żaden sposób nie odczuwamy swego rodzaju zagrożenia, że to urządzenie, czy to jest, nie wiem, lokówka do włosów, czy to jest samochód, czy cokolwiek innego, że to w jakikolwiek sposób jest nam w stanie zagrozić, nie fizycznie, ale stanąć na naszym miejscu albo być, nie daj Boże, lepszym od nas samych. I tą nienawiść odczuwają z pewnością ludzie, którzy są zastępowani w fabrykach maszynami i mówią sobie, cholerna maszyna, wielkie pudło z jedną ręką, a robi więcej ode mnie, a ja idę na bruk, bo nie będę miał pracy. I taka tego typu sytuacja rzeczywiście może zaistnieć, gdybyśmy zatrudnili roboty w jakikolwiek sposób w pracach, które byłyby w stanie zastąpić człowieka i pozbawić jego człowieka, jego naturalnych praw. No co już się dzieje. Oczywiście, dokładnie. Natomiast oczywiście jest tak, że kiedy spotkamy na ulicy androida, który będzie po prostu szedł ulicą, to jak sądzę, od prymitywnych jednostek, które niestety nie występują jednostkowo, tylko masowo, skończyłoby się to prędzej czy później na takim czysto rasistowskim nowym wydaniu zachowań pod tytułem, dlaczego ty idziesz tą stroną ulicy, co ja, ty nie ludziu, ty.
Więc podejrzewam, że bardzo szybko to by się właśnie w taki sposób gdzieś tam, gdyby oczywiście takie androidy trafiły w nieodpowiednie miejsce, prędzej czy później skończyłoby się to po prostu na rasistowskich zagrywkach, które pewnie kończyłyby się rozkręcaniem takiego androida na środku ulicy albo, nie wiem, no, traktowaniem go na przykład impulsem elektromagnetycznym. No bo co innego można mu było zrobić. Natomiast pamiętacie, że myśmy też kiedyś o tym rozmawiali i ja już wiem, jaka jest wasza opinia na ten temat. Ale może też trzeba się zawsze zastanowić, może nasi słuchacze też się zastanowią, czy byłaby różnica jakakolwiek, gdybyście się dowiedzieli, że na przykład waszym życiowym partnerem, którego znacie, którego zachowanie jesteście w stanie przewidzieć, którego kochacie, z którym macie na przykład dzieci lub nie, no, w zależności od stanu zaawansowania technologicznego, nagle się okazujecie, że ta osoba jest androidem. I teraz pytanie, czy kochamy ludzi, bo są ludźmi, czy kochamy istotę, bo jest taka, jaka jest, niezależnie od tego, co ma w środku? I ja właśnie znam, bo o tym rozmawialiśmy. Dokładnie. I doszliśmy do kolejnego wątku, który faktycznie tutaj jeszcze też przegapiłem, ponieważ jest bardzo, bardzo istotny. Oczywiście odpowiedź jest od bramku numer dwa, czyli oczywiście kochamy, bo kochamy i niektórzy kochają swój motor, niektórzy kochają swoje książki, niektórzy kochają naturę, niektórzy kochają coś innego i nikt mi tutaj nie powie, że jedna miłość jest inna od drugiej i że ten, kto kocha naturę, mniej kocha niż na przykład ktoś, kto jest zakochany w jakiejś osobie, bo po prostu miłość to miłość, moim zdaniem przynajmniej, więc właściwie wychodzi na jedno i w takim kontekście oczywiście moglibyśmy pokochać się androida i tutaj pojawia się kolejny argument za powstaniem androidów opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ patrząc na dzisiejsze społeczeństwo i patrząc na jego rozwój, to o ile nie zdarzy się jakaś diametralnie inna rzecz i diametralnie się to społeczeństwo nie zmieni, to pewne trendy możemy powiedzieć, że będą się rozwijały. Na pewno takim trendem jest takie troszeczkę bardziej stawianie na indywidualność i na takie ustanowienie własnego świata, własnych granic. To czasami przekracza wręcz granice zdrowego rozsądku, ponieważ ludzie zaczynają gubić zdolność w ogóle do komunikacji i do kompromisów, ponieważ każdy chce być wyjątkowy, każdy chce jakby stworzyć swoją własną opowieść i na własnych zupełnie zasadach, po co ja się będę dostosowywał do kogokolwiek, skoro mogę robić po swojemu, najwyżej wy podążajcie za mną, ja nie będę nikogo słuchał. Generalnie takie postawy ja widzę w społeczeństwie. To jest związane z konsumpcją, ponieważ taki konsument po prostu z czasem oczekuje, że wszystko będzie jakby odpowiedzią na jego potrzeby. Poza tym mamy drugi wątek, którym jest generalnie troszeczkę być może brak czasu i mamy tak w efekcie mamy dużo co rosnącą liczbę tak zwanych singli, jak to się wygodnie nazywa. W praktyce nie jest to wcale takie fajne i ja tutaj widzę po prostu zastosowanie jako towarzysze, towarzyszki. Bardzo dużo ludzi, i tutaj biorę te informacje z różnego rodzaju wywiadów środowiskowych, badań związanych z tym tematem, przeprowadzonych przez niektórych badaczy, bardzo dużo ludzi byłoby zainteresowanych po prostu posiadaniem na przykład takiej androidki jako partnerki czy partnera. I po prostu spędzanie z taką osobowością czasu. Ja myślę, że jeżeli nasze społeczeństwo nie zmieni się, tak jak mówię, jakoś diametralnie nagle, to patrząc na ten trend, jak najbardziej można oczekiwać, że zainteresowanie takim, no tutaj nazwijmy to wulgarnie, produktem będzie bardzo duże i w momencie, kiedy firmy będą sobie w stanie pozwolić na produkcję w jakichkolwiek przystępnych cenach, a co stanie się prawie na pewno, ponieważ oprogramowanie i technologia po prostu z czasem tanieje, nie dość, że się udoskonala w postępie geometrycznym, to jeszcze z czasem staje się tańsze, więc możemy sobie wyobrazić zupełnie realnie sytuację, że z czasem firmy będą w stanie produkować androidy obdarzone sztuczną inteligencją, a przez to jakąś osobowością.
Oczywiście syntetyczne ciała już teraz są całkiem niezłe osiągnięcia w tej dziedzinie i możemy się spodziewać, że po prostu będzie popyt na takich partnerów i partnerki. Zresztą o tym mówi na przykład historia w filmie science fiction Sherry 2000. Już jest dość stary film, w sumie klasy B chyba. Pamiętam, że oglądałem go dawno temu na kasecie wideo, w którym główny bohater, tak naprawdę mieszkający w dobrych warunkach, mający dobrą pracę i tak dalej, traci w wypadku swoją narzeczoną, która jest androidem. Było to już w tym filmie, to nie było tak, że wszyscy posiadali androidy, ale właśnie niektórzy decydowali się na coś takiego i uważali, że to jest fajne. No i w akcie desperacji, ponieważ nie może nigdzie znaleźć nowego ciała zastępczego dla tego swojego androida, udaje mu się tylko zachować na płytce osobowość, wyrusza na poszukiwania na pustkowia i poza główną metropolię, gdzie generalnie panuje zupełnie inny klimat, bardziej w stylu Mad Maxa. Wyrusza na poszukiwania, zatrudnia taką najemniczkę, no i po prostu chcą odnaleźć jakiś stary magazyn, gdzie jeszcze przechowują te modele właśnie Sherry 2000. Więc tutaj jest jak najbardziej właśnie ten wątek miłosny, wątek tego, że ktoś mógł się zakochać w swoim androidzie, wiedząc doskonale, że to jest robot, że to jest android. Myślę, że to jest zupełnie realna sytuacja do wyobrażenia sobie w niedalekiej przyszłości, że takie sytuacje będą. No i co bez wątpienia, zgodzisz się chyba ze mną, że nieraz jest tak, że wirus Singli przychodzi na przykład do restauracji i wyciąga swoje smartfony i to już właściwie na jedno wychodzi. To są w stanie tylko i wyłącznie siedzieć w czasie pobytu w restauracji i klikać sobie w ekran. Więc oczywiście na takim czysto niefizycznym, ale takim czysto intelektualnym... Nawiasem mówiąc, przepraszam, że ci przerwę, ale tak. Przypomniało mi się, że jest aplikacja, z tego co wiem, na te... Boże, telefony z jabłuszkiem się nazywają... Na Android, no, na Maca. Słucham? Na Maca czy na Androida? Android to jest oprogramowanie, to jest system operacyjny. Ja mówię o bardzo popularnych smartfonach, których nazwa mi w tym momencie umknęła, ponieważ nie jestem... iPhone. Dokładnie, na iPhone, dokładnie. Jest aplikacja, która jest oparta właśnie na sztucznej inteligencji, w prostym wydaniu i po prostu możemy powiedzieć na przykład do telefonu: mam ochotę dzisiaj zjeść coś dobrego. I w tym momencie telefon nam wyszukuje w naszej okolicy restaurację, porównuje z naszymi gustami, z naszymi gustami i daje nam odpowiedź uprzejmym kobiecym głosem, odpowiada nam, że na przykład masz do wyboru to. Więc już w tym momencie coś takiego jest i niektórzy się tym lubią bawić. Zresztą był śmieszny odcinek Big Bang Theory, serialu, który wam polecałem, w którym jeden z bardziej samotnych bohaterów w pewnym momencie zakochuje się właśnie w swoim telefonie, z którym rozmawia i on mu zawsze grzecznie odpowie, jest taki usłużny, więc generalnie on traktuje potem ten telefon i tą aplikację jak po prostu swoją ukochaną. No, ale powiem wam, że pomysł nie jest generalnie głupi, pod warunkiem, że oczywiście tego typu androidy byłyby w miarę niemożliwe do rozpoznania przez osoby otaczające taką parę, dajmy na to. A dlaczego? Ja się tutaj nie zgodzę. Dlatego, że ja uważam, że osobiście, niezależnie od środowiska i niezależnie od kultury, w jakiej istniejemy, skończyłoby się to po prostu takimi samymi zachowaniami, jak wtedy, kiedy widzimy na przykład parę homoseksualną, która wchodzi do restauracji, trzyma się za rękę ewentualnie. A ja myślę, że mogłoby to bardziej przypominać modę na iPhony. Mogłoby to przypominać po prostu modę na nowy gadżet i w tym momencie, owszem, nie wszyscy by to mieli, ja na przykład nie mam iPhona, natomiast dużo osób ma i w tym momencie nie jest to społecznie nieakceptowalne. Ja myślę, że to bardziej się spodziewam, szczerze powiedziawszy, traktowania tego jako nową modę, nowy gadżet, troszeczkę takie nowe podejście być może do samego siebie, podkreślanie jeszcze bardziej jakby swojej indywidualności i myślę, że to może bardziej w tych kategoriach się spodziewam niż w jakichkolwiek innych.
No to jeszcze zależy oczywiście od takich czysto technicznych rozwiązań tego typu, nazwijmy, jak mówisz o gadżecie, to nazwijmy to usługą. No bo jeżeli mówimy tutaj na przykład o tym, że ktoś miałby dostęp do takiego tego typu na przykład pana albo jakiejś tam androidki, a jeżeli na przykład polegałoby to na tym, że idzie piątek wieczór, zamawia sobie przez sieć dostawczą na przykład spotkanie z tego typu androidką, no spotykają się na środku ulicy, ona ma róże w ręku, idą razem do restauracji, on świetnie spędza czas i ona wraca z powrotem do swojego magazynu, gdzieś tam się ładuje w tym, jakąś tam swoją niszę, w której będzie ładowała baterię, no to wszystko jest w porządku, ale jeżeli byłoby w pewnym momencie tak, że ludzie mieliby tego typu istoty na swoje własne użytkowanie, no to w tym momencie każdy powiedziałby, słuchaj, no ty, mnie ty nie interesuje, z kim ty chodzisz do restauracji, ale ty jesteś zboczony, bo ty z nią wracasz do domu. Więc teraz pytanie, czy on z niej spuści powietrze i upchnie ją w szafie, czy też być może różnego rodzaju serwisy będą oferować różnego rodzaju inne oczywiście rozrywki, które będzie można z tego typu istotami uprawiać. Natomiast serwis polega na tym, w jaki sposób społeczeństwo zareaguje na osobę, która woli bliższy lub dalszy fizyczny czy emocjonalny kontakt z androidem bardziej niż z człowiekiem. To właśnie może wywołać swego rodzaju postawę agresywną, bo ktoś powie, co, zwykły człowiek dla ciebie jest zły, śmierdzi, nieładnie wygląda, psują mu się zęby albo nie wiadomo co, ja ci zaraz pokażę, ty taki siaki i owaki, bo automatycznie coś takiego może wyniknąć. Człowiek się, druga strona może się poczuć na ulicy obrażona faktem, że człowiek uznaje technologię czy swój gadżet za coś lepszego niż inna osoba. Oczywiście nie będzie to robił z jakichś wyższych ludzie nazywają się nerdzi. Dokładnie. Już. To nie są oczywiście, nie płynęłoby takie zachowanie agresywne z wyższych pobudek pod tytułem jakimkolwiek, że to jest niewłaściwe, nie chore dla społeczeństwa, czy jakiekolwiek inne, ale takie z czysto egocentrycznej zawiści, że człowiek może chcieć przebywać z androidem, a nie chce, może przebywać na przykład ze mną. I to może być na przykład, nie wiem, no, napity, fajny facet, który po prostu ma na przykład, nie wiem, problemy właśnie z własnym ego i widzi dziewczynę, którą uważa za atrakcyjną, a ona patrzy na niego z pogardą, natomiast idzie i rozmawia sobie z androidem, jak gdyby nigdy nic. No to w tym momencie po prostu budzi się w takim człowieku agresja, bo on się czuje w pewnym sensie taką sytuacją upokorzony. No jak ta osoba rozmawiałaby w tym czasie przez telefon i gadała do telefonu, tak samo mógłby się wkurzyć, ale to dlatego, że no, jest idiotą, a nie dlatego, że z innego powodu. Ale rozmawiamy mimo wszystko cały czas o społeczeństwie, w którym ci idioci są, a więc są single. No bo dlaczego są single? Single nie są dlatego, że świat jest fantastyczny, tylko dlatego, że nie są w stanie znaleźć sobie osoby, z którą można porozmawiać na odpowiedni na temat, czy taki, jak jej interesuje, czy jakby nie wiem, wymienić się zainteresowaniami, pasjami i tak dalej, bo większość ludzi, na których niestety miał przyjemność trafić lub nie, to są ludzie, których generalnie można nazwać idiotami. No, no plus minus mniej więcej geneza singla jest właśnie taka. Więc w tym momencie mi się wydaje osobiście, że społeczeństwo mogłoby bardzo negatywnie zareagować, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ten gadżet miałby postać człowieka. Dlaczego to coś ma ręce i nogi i włosy i usta, jeszcze nie dodatek ma fajne pośladki, lepsze od moich, albo super biust, ładniejszy od mojego, i ona zastępuje kogoś, kogo ja bym mogła tam reprezentować. Ja bym mogła tam stać i z tym fajnym facetem, a za to jakaś sztuczna lala będzie robić za mnie i będzie lepsza w tym, cokolwiek ja jestem w stanie sobą zaoferować. Więc tego typu zachowania społeczne, myślę, wydaje, że byłyby podstawą do tego, że tego typu istoty i takie związki byłyby narażone na różnego rodzaju agresywne zachowania. No już pomijając oczywiście, tak jak mówiłam, fakt, że gdyby się na przykład takie dwie osoby miały możliwość na przykład zamieszkać razem, no to Matko Boska, wie Pani, koło mnie mieszka facet z androidką, a androidka na przykład wypija rano mleko z wycieraczki. A ja mieszkam razem z odkurzaczem, mam go w szafie. Androidki mleka nie piją. Ja tam nie wiem, czy piją, czy nie piją, ale proszę Pani, moje mleko jest wypite, a to jest jedyna podejrzana osoba w całym bloku. I ona w tym momencie przestaje ją traktować jako gadżet, telewizor, telefon czy odkurzacz, tylko ludzie zaczynają przenosić na nich wszystkie cechy, którymi się nie zgadzają. I to by było tak jak, że nie wiem, w wiosce jest wioskowy idiota, który ma krzywe oko i to jest ten, który patrzy na nasze krowy, które powoduje, że skisło im mleko.
Więc automatycznie te osoby stałyby się jakby winowajcą wszelkiego rodzaju złych rzeczy, które mają miejsce. Spadek napięcia, na przykład telewizor zaczyna szumić, no to jak? To wszystko wina tej androidki, co się piętro wyżej podłącza do zasilania. Więc ja wiem, że to brzmi zabawnie, ale w rzeczywistości tak mniej więcej mogłoby to wyglądać. Zaraz byłoby walenie do drzwi, proszę odłączyć androidkę z zasilania, bo mi szumi telewizor. Więc społeczeństwo no, nie jest przygotowane na to i być może będzie przygotowane bardziej za to za 50 czy 100 lat, ale generalnie uważam, że trzeba byłoby się liczyć właśnie z sytuacjami, w których sam fakt, że to coś miałoby ręce i nogi i głowę i byłoby praktycznie no, możliwe, że nieodróżnialne od nas samych, spowodowałoby właśnie swego rodzaju taką społeczną agresję i nieakceptowanie. No niemniej myślę, że potrzeby czysto konsumpcyjne po prostu będą realnym motorem rozwoju tego typu technologii. Ja podejrzewam, że jeżeli już, to właśnie umilenie i w jakiś sposób usprawnienie życia codziennego ludzi będzie powodem, dla którego moglibyśmy taką technologię rozwinąć i która prawdopodobnie za jakiś czas będzie, ponieważ ja mam wrażenie, że tego zapotrzebowania jest więcej niż mniej, że jednak jest coś takiego, że ludzie bardziej by chcieli niż by nie chcieli powstania tego typu gadżetów, nazwijmy to sobie, na początek gadżetów, a czy z czasem dojdzie do jakiejś ewolucji i do stworzenia nowych modeli, które lepiej przechodzą testy na empatię niż sam człowiek, jak to miało w książce Philipa Dicka, zobaczymy, jest to kwestia otwarta. Myślę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalekiej przyszłości, ponieważ możemy tutaj wyrokować na 20 lat, na 30 lat, troszeczkę sobie gdybać, natomiast dalej technologia prawdopodobnie przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania, jeżeli tylko będzie szansa ku temu, żeby się na tyle rozwinęła. No dokładnie. Ja w każdym razie marzę bardzo o tym, żeby móc doczekać do takich czasów. Bardzo bym sobie życzyła, brzydkie słowo posiadać, ale jakby funkcjonować na równi z tego typu istotą, która pełniłaby jakby u mojego boku rolę asystenta, która by byłaby w stanie oszczędzić mój czas, uwolnić moje ręce od komputera, robić za mnie, nie fizycznie, ale jakby w środowisku internetowym, czy jak generalnie komputerowym, również związany już w tej chwili z życiem, no bo życie już zaczyna być coraz bardziej skomputeryzowane, jakby stanowić moje oczy, uszy i ręce i zbierać na mnie informacje, przekazywać te informacje, załatwiać za mnie różne dziwne rzeczy, które spędzają mi sens powiek albo zajmują mi zbyt dużo czasu w ciągu dnia. Było, że gdyby to była istota, która byłaby w stanie rozmawiać ze mną na różne interesujące mnie tematy, ewentualnie byłaby na tyle mądra, że byłaby w stanie obsługiwać sobie przeglądarkę i wyszukiwać materiały, które mi odpowiadają. Chociaż oczywiście są już serwisy, które dostarczają tego typu usługi, natomiast nie w taki właśnie czysto fizyczno-ludzki sposób. I po prostu jako z takiego właśnie zwyczajnego kompana. I teraz zastanówcie się na przykład, jakie to fantastyczne rozwiązanie byłoby w sytuacji, gdyby na przykład stanowiłyby androidy swego rodzaju ochroniarzy, bodyguardów. Dajmy na to, idzie kobieta, która musi wrócić wieczorem z pubu albo, nie wiem, sprzątała wieczorem na przykład w jakieś biuro i musi wrócić bardzo, bardzo późno wieczorem na piechotę do domu i po prostu generalnie obawia się o swoje życie czy zdrowie, dzwoni na odpowiednią linię, tam zamawia sobie androida, który już czeka u drzwi, w momencie kiedy ona wychodzi, on ją po prostu eskortuje do domu, czeka aż zamknie za sobą drzwi, ona jest całkiem bezpieczna. Jest to jedno zastosowanie, natomiast tutaj znowu jest to zastosowanie, które odbiera miejsca pracy, ponieważ normalni ochroniarze poczuliby się tutaj pokrzywdzeni. Natomiast, no ale nie mamy możliwości, no, żeby zwykła sprzątaczka biura sobie mogła wynająć ochroniarza. Ale pytanie, czy to będzie taniej wynająć sobie tego androida, czy jednak człowiek zrobi to taniej? Może się to zmienić oczywiście z czasem, natomiast no, bardzo kwestia wątpliwa dla mnie, żeby android był jednak tańszy niż normalny człowiek. Gdyby do tego doszło, to mamy też poważne powody ogólnie do niepokoju, jeżeli nie zapewnimy jakby powszechnego dostępu do dóbr
podstawowych potrzebnych człowiekowi na świecie, jeżeli nie zmienimy systemu jakby gospodarczego i związanego z jakby z podstawowym zapewnieniem podstawowych środków do życia, to gdyby taka sytuacja zaistniała, no to ludzie mieliby się prawo naprawdę zdenerwować. Ale co mieliby się zdenerwować, skoro by nie musieli pracować? Skoro no ale właśnie, gdyby nie musieli pracować i mieliby zapewnione wszystkie potrzeby, to tak, ale właśnie mówię, gdyby się nie zmieniła sytuacja i pozostała taką, jak jest teraz, gdzie praca jest kwestią tego, czy przeżyjesz i jak będziesz żyć, no to tacy ludzie, których by zastąpił za grosze Android, no to mieliby powody do po prostu jakiegoś buntu. Natomiast to, co chciałem tylko jeszcze tutaj wtrącić a propos tego towarzysza, bo to jest bardzo fajna sprawa, że również widzę zastosowanie dla takich towarzyszy i również to powiedziałem w kontekście singli, ponieważ najzwyczajniej w świecie prawdopodobnie nasz Android by się z nami tak bardzo nie kłócił i byłby dużo bardziej jakby w obyciu i przyjemny niż wielu, wielu ludzi. I na przykład jeżeli ktoś nie ma cierpliwości do ludzi, wkurzają go wszyscy dookoła i znalezienie partnera jest problemem, ponieważ wszyscy dookoła mają jakieś tam elementy osobowości, do których my nie mamy cierpliwości, więc w tym momencie nie mam cierpliwości do ludzi, więc sobie znajdę Androida, zatrudnię sobie Androida, czy sobie go zwyczajnie kupię, będzie moim towarzyszem i do rozmów mi wystarczy i żeby mi czasami powiedzieć komplement mi wystarczy i żeby mi odpowiedzieć na pytanie życie, wystarczy. Dokładnie, cudowne życie. Ja myślę, że naprawdę cudowne to jest... życie? Ja bym się nawet po pochłatach. Przecież co to za radość jest? No nie wiem, dla mnie... Święty spokój. Nie no, mógłbyś sobie zaprogramować swego rodzaju czynnik zaskoczenia, na przykład no, oczywiście, ale wszystko miła, w granicach ale... właśnie naszego... Na ile chcemy to. Nikt by nie wykraczało tu ponad to, czego oczekujemy. Więc taka wygoda jest tutaj, patrząc na jakby trendy związane z konsumpcyjnym trybem życia i takim podejściem, no jest po prostu to realne. No i dla niektórych ludzi prawdopodobnie by się to sprawdziło znacznie lepiej niż obcowanie z innymi osobami. I na przykład powiem wam, że takie oprogramowanie pod tytułem ma model, który ma zapisane w oprogramowaniu, że możemy się poprzytykać 3 razy w roku. No to słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie na przykład osobowość dominującą, która kocha się kłócić. Tak jak na przykład powiem, że wam, że moja mama uwielbia się kłócić i ona osobiście uważa, że ludzie, którzy się nie spierają, są nudni. Więc jak fantastycznym jakby pomysłem dla takich ludzi byłoby posiadanie Androida, z którym mogliby się kłócić 24 godziny na dobę, albo kiedy tylko takie osoby by miały ochotę, dla czystej przyjemności, dla fizyki i psychiki, taki Android w żaden sposób nie odczuwałby jakby emocjonalnych, negatywnych skutków przebywania w otoczeniu osoby, która uwielbia się spierać. Natomiast osoby, które nie miały batę na to ochoty, czysto biologiczne, mogłyby złożyć jakby na barki Androida ten ciężar spierania się, kłócenia się, awanturowania się, czy różnych innych rzeczy. No i w tym momencie życie z osobą, która w jakiś sposób nie odpowiada nam nie nastrojem, ale temperamentem, mogłoby być właśnie w jakiś sposób jakby ukierunkowane czy przekierunkowane w kierunku na przykład cyborga, który by w jakiś stanie był odpowiadać na potrzeby danych ludzi. I odwrotnie, na przykład są ludzie, którzy są nieśmiali, nie mają odwagi do tego, żeby się jakby stanąć twarzą w twarz ze społeczeństwem, natomiast mogliby znaleźć swego rodzaju taki zaciszny zaułek przyjemnej, niekrępującej, komfortowej ciszy w otoczeniu drugiej osoby, która by jakby rozumiała, z czego wynika tego typu zachowanie. I teraz również popatrzcie na kompanów, na towarzyszy ludzi chorych na zespół Aspergera albo ludzi chorych na autyzm na przykład, którzy byliby idealnymi towarzyszami ze względu na to, że nie robiliby nic, co w jakiś sposób wyburzałoby te osoby z jakiegoś takiego właśnie wewnętrznego spokoju. No bo na przykład jeżeli ma się dziecko z autyzmem, no to wybić takie dziecko ze spokoju i doprowadzić go do szału tylko i wyłącznie tym, że się zrobiło coś, czego to dziecko w żaden sposób nie akceptuje albo nie przewiduje, no to jest sytuacja, której każdy rodzic sobie nie życzy. Natomiast uspokoić psychicznie dziecko z poważnym autyzmem do tego, żeby się przestało
denerwować, to są kolejne 2 albo 3 dni kompletnego koszmaru w domu. Gdyby taka osoba przebywała z towarzyszem, który byłby w stanie przewidywać i odpowiadać bardzo blisko na zachowanie tego typu dziecka, czy te osoby starszej już na przykład, która nadal cierpi na tego typu zaburzenia, dla tej osoby byłoby o wiele łatwiej żyć i byłoby wiele łatwiej żyć również osobom z najbliższego otoczenia, czyli rodzinie na przykład. Mhm. Również opieka nad osobami chorymi, upośledzonymi, jak na przykład podnoszenie, czy przewijanie, czy swego rodzaju taka palpacyjna opieka nad osobami obłożnie chorymi, która ściągnęłaby z barków mężów i żon, które nie są już w stanie robić tego typu zabiegów na przykład przy najbliższych, przy starszych osobach, a w takim wypadku osoba, która byłaby zawsze uprzejma, spokojna, cicha i delikatna, jednocześnie silna i właściwie 24 godziny na dobę zdolna do tego, żeby dostarczać tego typu usług, to by była niesamowita wprost pomoc, jeśli chodzi o społeczeństwo generalnie. Także no, pod tym względem wydaje mi się, że oczywiście jest więcej plusów i minusów, więcej fantastycznych zastosowań niż tych złych, ale ja tak zawsze twierdzę, kiedy rozmawiamy o technologii, że technologia to również ołówek, którym można albo napisać poemat, albo wykuć komuś oko. Więc wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, jakby w czyje ręce, z czyich rąk lub w czyje ręce trafi taka istota i czy będzie miała po prostu życiowego pecha, czy wręcz przeciwnie, kreacjonistyczne szczęście, że trafi do kogoś, to będzie w stanie również w drugą stronę odpowiedzieć, docenić jakby istnienie takiego cyborga, czy takiego androida. Aha. Chyba byłabym dobrym właścicielem takiego czegoś. Ja również. Jak najbardziej. Myślę, no i oczywiście jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że Asimov napisał książkę Ja, robot, na podstawie której został zrobiony fenomenalny film. Oczywiście nie z tym małym, jakoś się nazywa, z Willem Smithem, tylko z Robinem Williamsem, który bardzo porusza kwestię praw do bycia człowiekiem, które być może mógłby nabyć android w sytuacji, w której w wyniku swojej służby czy w wyniku swojej nauki i tego, kim jest, byłby w stanie po jakimś czasie udowodnić czy zaprezentować społeczeństwu swoją wartość jako członka społeczeństwa, który mógłby być traktowany na równi z ludźmi. I jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie jak najbardziej film Ja, robot, bo oczywiście książka jest o niebo lepsza niż film, ale jest wystarczająco dobry. I to są właśnie wątki na temat tego, w jaki sposób można by było potraktować robota i co tak naprawdę robot musiałby zrobić, jakie swego rodzaju wartości musiałby nam dostarczyć, żebyśmy jako społeczeństwo zechcieli go zaakceptować jako w pełni wartościową jednostkę, która zasługiwałaby na prawa człowieka. Aha. Myślę, że to będzie dobre podsumowanie i zakończenie naszej audycji. Za nami 2 godziny praktycznie bez 5 minut, więc czas kończyć. Serdecznie dziękuję osobom, które były z nami, które słuchały. Zapraszam za tydzień. No jeszcze szansa tutaj dla Przemka i dla Moniki na kilka słów zakończenia. Jeżeli macie coś, co pominęliśmy i co chcielibyście tutaj jeszcze dorzucić do tematu. Przemek? Monika? Nie, no już, ja już myślę, że wszystko na ten temat powiedziałam. Myślę, że byłaby jeszcze kwestia, bardzo ważna też kwestia tego, jak miałyby wyglądać te istoty i myślę, że tutaj poszlibyśmy bardzo mocno w kwestię nadużyć, gdybyśmy na przykład zażyczyli sobie na dzisiejszy wieczór eskortę z pubu w towarzystwie androida, który miałby twarz na przykład Kevina Costnera z Bodyguarda, ale też by było za daleko posunięte nadużycie, jeśli chodzi o tego typu technologie. Natomiast tak jak mówiłam, w zależności od tylko i wyłącznie od naszego własnego poczucia bycia człowiekiem i szacunku do wszystkiego, co nas otacza lub do wszystkiego, co nam przynosi jakiegokolwiek rodzaju korzyści, zależałoby tylko i wyłącznie to, czy tego typu istoty miałyby łatwo w swoim funkcjonowaniu, czy wręcz przeciwnie. Oczywiście kwestia jest też tego, czy
złe traktowanie takiej istoty w jakikolwiek sposób miałoby na nią jakikolwiek emocjonalny wpływ, bo niekoniecznie taka istota musiałaby się tym przejmować, czy jakby odczuwać to jako przykrość, różnego rodzaju ostracyzmy, czy tendencje do niesprawiedliwego traktowania, ale uważam, że android jakikolwiek powstanie, oparty na wysoce zaawansowanej sztucznej inteligencji, będzie tak ludzki, jak ludzcy będą jego własni twórcy, więc jeśli kiedykolwiek staniemy twarzą w twarz z różnego rodzaju problemami, to tak naprawdę staniemy twarzą w twarz z samymi sobą, więc pod tym względem chyba nie powinno być żadnych złudzeń. Nie, złudzeń, że staniemy po prostu rzeczywiście, staniemy twarzą w twarz jakby przed lustrem swoich własnych największych koszmarów, swoich własnych największych problemów emocjonalnych, mając na myśli oczywiście społeczeństwo globalne i dopiero wtedy w takiej formie być może będziemy w stanie się z niektórymi z tych zjaw i tych zmór rozprawić. Może bardzo celna uwaga, zdecydowanie się z tym zgadzam. No mi się wydaje, że każdy by chciał mieć jakieś coś w rodzaju sztucznej inteligencji w różnych przejawach, czy to w Androidzie, czy w jakikolwiek inny sposób, bo każdy ma jakiś fetysz na tym punkcie. Aczkolwiek jakby zobaczył to, to na pewno w jakiś sposób mu się to spodobało. Coś w tym jest. Więc to jest tylko kwestia, mi się wydaje, z tego, do czego byśmy chcieli tego używać, a na pewno znalazłyby się osoby, które używałyby do celów innych, jakie by byłyby założone. Czyli tak, no czyli normalka w sumie. Myślę, że zdecydowanie też się z tym zgadzam, że większość ludzi posiada jakąś dziwną potrzebę, przynajmniej patrząc po młodszych pokoleniach. Wątpię, żeby to dotyczyło naszych babć, które chciałyby mieć Androida. Natomiast podejrzewam, że dzisiaj w świecie komputerów, w świecie technologii zaczynamy o tym coraz bardziej w jakiś sposób myśleć. Być może to jest jakaś wrodzona, głęboko ukryta potrzeba do jakby tworzenia nowych warstw rzeczywistości troszeczkę przez człowieka. Być może to jest troszeczkę związane z tymi fraktalami, o których powiedziałeś wcześniej, Przemek. Tak czy inaczej, ja również chciałbym mieć takiego towarzysza, taką sztuczną inteligencję, być może system operacyjny, który byłby jednocześnie jakąś tam osobowością na komputerze, być może dom, który byłby inteligentny w jakiś sposób. W każdym razie myślę, że ten temat zostanie w jakiś sposób rozwinięty przez naszych naukowców i przez firmy, które po prostu będą świadczyć różnego rodzaju usługi. Zobaczymy, jak to będzie, natomiast myślę, że ta nasza potrzeba i ciekawość, bo to jest też taka ciekawość, to jest takie jakieś potrzeba tej czegoś, jakiegoś nowego elementu, który będzie jednocześnie elementem związanym z jakąś osobowością, z jakimś nowym istnieniem. Być może o to chodzi. Myślę, że to w jakiś sposób zmotywuje i będzie motywowało ludzi do poczynienia jakichkolwiek badań, jakichkolwiek kroków w tym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie. Oby nasze kreacje były jak najbardziej pozytywne i tak jak powiedziała Monika, cokolwiek się z tą technologią stanie, no będzie to odzwierciedleniem samej ludzkości, więc trudno tutaj winić za cokolwiek ewentualnie to, co stworzymy, bardziej samych twórców, jeżeli już. Na tym zakończę. Zapraszam za tydzień o 21:00 w poniedziałki, jak zwykle się spotykamy. Dzisiejszym tematem była sztuczna inteligencja, następny krok ewolucji, czy niebezpieczna gra. Przepraszam bardzo, już chrypki dostaję troszeczkę. Więc słyszymy się za tydzień, żeby nie przedłużać. Dziękuję jeszcze raz, żegnam się. Cześć, pa, pa. Dobranoc wszystkim. Pa, pa.